mamy wspaniałego gościa, którego dobrze znacie z poprzednich nagrań i live'ów. Mojego przyjaciela Grzegorza Skwarka, który wiele, wiele lat pracował nad tym, co zaraz wam przedstawimy, a jest to jego nowa książka, która się nazywa Księga Wodnika. Witam cię, Grzesiu. Witam, Andy. Dziękuję za tak wspaniałe przywitanie, jak zawsze. I słuchaj, oczywiście... Ile lat pracowałeś nad tą książką? Tak, zamysł był taki... Z 5 lat, tak można powiedzieć, 5-6 lat, bo słuchacze czy widzowie, znajomi, ludzie, którzy przeprowadzają konsultacje, chcieli mieć coś takiego, żeby mogli dokładnie sprawdzić wszystkie te konstelacje. I także ten tom pierwszy pomieścił głównie te 28 wszystkich, można powiedzieć, jakby 12 znaków zodiaku podzielonych jeszcze na te mniejsze części i w tych systemach astrologicznych. No i też pracowałem nad tym, żeby nie skupiać się nad jednym systemem astrologicznym typu astrologia wedyjska, tylko jakby skompilować wszystkie najważniejsze systemy babiloński, chaldejska, astrologia chińska, astrologia zachodnia i ta wedyjska i pokazać, że tak naprawdę wszystko ma swoje jedno źródło i astrologia jest jedna, ale to, że żyjemy na różnych kontynentach, w różnych kulturach, po prostu używamy różnych języków i ta wiedza została troszeczkę taka zatracona, bo i w tej księdze wodnika właśnie jedna nakszatra, czy ta, można powiedzieć, cecha tego jednego znaku jest na ponad 30 stronach, także jest bardzo dokładnie opisana i gwiazdy na niebie, i gwiazdy stałe, które jakby mają wpływ na nią, bo one się właśnie stąd biorą, te wycinki nieba, to są tak jakby wycinki nieba. I odbiciem tego jest nasza pora roku, prawda? W ciągu jednego roku mamy tutaj jakiś wycinek, tak jak teraz ostatnio 21 czerwca się zaczął, to u nas w Polsce pod Krakowem zaczęły się burze, grzmoty, było duszno i parno, to jest właśnie typowa cecha takiej konstelacji bliźniąt, która ma taką właśnie cechę i w tej książce też jest ona opisana i to się sprawdziło co do dnia, bo w tamtym roku było 2 dni przesunięcia, jak obserwowałem, a w tym roku było dokładnie 21 czerwiec się zaczął i dokładnie tego dnia były grzmoty, burze, parno i duszno. I to jest właśnie ta cecha tego, ta burza wiatrów. Także że to jest taki dowód na to, że w tej książce też pokazuje, że nie jest to rak, nie jest to znak raka, który w zachodniej jest jak inny przedział całkowicie, który nie został wyrównany, no i jest to teraz w tej książce pokazane. Jest masę przykładów, przesunięć, nawet można powiedzieć w prosty sposób, bo w tych każdych programach astronomicznych, jak pozycję Słońca się wybierze na 21 czerwiec, to jest od razu konstelacja bliźniąt pokazana na niebie, a nie raka. Także tutaj to już nawet NASA sama przyznaje od wielu lat, że to już nie powinno obowiązywać te przedziały, które dzisiaj są dalej brane pod uwagę. Także w tej książce wstęp jest, pokazane jest, jak to się w czasie zmienia, te cykle. Wszystko jest praktycznie cyklem, tak samo to, co dzieje się w tym roku. Jest też cyklem takiej, można powiedzieć, 60 lat w astrologii chińskiej. Jest ten wodny królik, który jest właśnie związany z księżycem. Czyli ten cały rok praktycznie jest taki, można powiedzieć, bardzo, bardzo podobny do roku 1963 na całym świecie, kiedy była obawa, zagrożenie wojnami jądrowymi czy atomowymi. Dzieci się tam pod ławki chowały, nauczyciele ich tam szkolili, jak to tam. No i to jest cały rok taki właśnie tego wodnego królika, który jest obfity właśnie w deszcze, w wodę, ale też w strach. Nie jest to rok jakichś wojen czy zagrożeń militarnych, tylko to jest bardziej takiego psychologicznego straszenia. No właśnie, całą książkę widzimy za nami, jest w tej chwili tutaj w tle. Powiedz, kiedy książka będzie dostępna? W przyszłym tygodniu jadę na Harmonię Kosmosu, to dzień wcześniej mam dostawę z drukarni i od razu zabieram na stoisko tam na Harmonii. To będzie pierwsza sprzedaż tam tej książki i prezentacja jej, a 2-3 dni później już będzie też w moim sklepie dostępna.
jak tylko magazyn tam przyjmie, także już będzie dostępna. I to jest tom pierwszy oczywiście i jest to taki almanach, taka biblia astrologiczna, że zawiera, nie ma tam gloryfikacji żadnego z systemów, jest po prostu taka kompilacja wszystkich systemów, tych najstarszych, które mówią o tym samym. No i jest wszystkie atrybuty, mogę ci pokazać tutaj środek tej książki. Dobrze. Tak, możemy udostępnić to. Czekaj, bo mi się tutaj, nagle mi się pojawiają wszystkie inne okna, które były wcześniej zamknięte. To jest bardzo ciekawe. Era wodnika, widzisz? Wszystko dzieje się nagle. No tak, wszystko się nagle dzieje. O, tutaj widać ją? Czekaj, mam taki zamglony obraz. Nie wiem czemu. Czekaj, już. Dobra, jeszcze raz ją otworzę. Coś to wytniemy. Widzisz, jest taki zamglony obraz. Nie wiem czemu. Czekaj. To jeszcze raz. To. Teraz mamy. Także tutaj mamy pozycję Słońca obecnie, prawda? Także jesteśmy na linii, jesteśmy na granicy, prawda? Ryb i wodnika, to tak jest. Marzec 2023, wtedy to zrobiłem, tą grafikę. Tylko że ryby na niebie, one są bardzo szerokim znakiem, bardzo dużym tutaj. I także widzimy tutaj, że one tutaj przy tym baranie jeszcze są i to jest troszeczkę takie mylne, że ktoś może brać te pierwsze ryby jako konstelacje, ale żeby to dobrze obliczyć, to trzeba wziąć całą szerokość tych ryb. Dwa ogony. Także jesteśmy na granicy, na przededniu nowej ery, która jest taką bardzo interesującą erą, bardzo ciekawą, bo ona będzie całkowicie różna od tych er, co do tej pory były. No to są już rewolucyjne zmiany. Uran tutaj, Saturn i Uran, który tym wodnikiem tutaj zarządza, on nie pozwoli do żadnych powtórzeń jakichś systemów, które się do tej pory nie sprawdzały albo były przeciwko ludziom. Także tutaj ta Księga Wodnika, ten tytuł jest właśnie głównie związany z tym, że jest jakby nawigacją w tej naszej erze wodnika. Tutaj mamy spis treści, są właśnie tutaj baran, Ashwini, barani, krytyka, czyli są te podziały tego głównego znaku barana, byka, bliźniąt. I to jest takie wprowadzenie dla ludzi, którzy by chcieli wiedzieć, jak się posługiwać w tej erze po prostu, co robić, co nie robić. Jest tu dokładnie wytłumaczone, jak te energie rozszczepiają się na te cechy tych 12 znaków, ale tak naprawdę rozszczepiają się z 6 różnych podstawowych promieni, dlatego jest ich 12. No a tutaj mamy cykle, chociażby nuty, bo one się ponoszą ułożone na tej samej, oparte o tą samą oktawę, co miesiące, dni, tygodnia, czy te ery astrologiczne. Także tutaj to do czy re powtarza się, prawda? Widzisz, że na spirali się to cały czas, tylko oktawy się różnią. No także tutaj jest nawiązanie do Hermesa Trismegistosa, do jednego z najstarszych bóstw, który tutaj te trochę tekstów też ze starej łaciny potłumaczyłem. No i jest bardzo dużo atrybutów, jest dużo o żywiołach, jest bardzo dużo grafik, jest ponad 200 kolorowych grafik. Niektóre, większość stworzyłem jakby po to, żeby pomóc zrozumieć po prostu tą dualność naszego wszechświata, bo nasz wszechświat jest dualny po prostu, plus i minus i tutaj jest wszystko pięknie przedstawione, taki matryksowy schemat, matematyczny schemat, jak to wszystko się powtarza i można ten schemat znaleźć praktycznie wszędzie. Tutaj mamy znak barana,
Tutaj mamy daty przedstawione, kiedy występuje pierwsza część barana, druga, trzecia. To mniej więcej się pokrywa z dzisiejszymi cechami. Także te daty są trochę poprzestawiane, bo tutaj baran się zaczyna 14 kwietnia, a nie 21 marca. 21 marca był aktualny, ale wiele, wiele wieków temu. Także tutaj mamy mowę ciała barana, czyli mamy takie, jak rozpoznać po wyglądzie człowieka, który ma te cechy. Mamy też, tutaj jest akurat wedyjska konstelacja Aszwini, to jest grafika pokazująca głowę konia, człowieka z głową konia, bo tutaj mamy mit, te mity też mocno nacisnąłem na mitologię wedyjską, mitologię chińską, mitologię babilońską, chaldejską, która mówi, bo kiedyś nie było wyższo endy znaku barana, tylko był znak konia i to się mieszało w historii, ale to jest mniej więcej ta sama energetyka. Tutaj mamy kolor też przedstawiony, czyli kolor czerwony, ale nie do końca w 100% czerwony, bo ten pierwszy baran ma cechy jeszcze tutaj ciemne, czarne, tak można powiedzieć, symbolizujące przejście z nocy na dzień. Czyli ten pierwszy baran, on nie ma 100% cech słońca, który zaczyna wiosnę. Tylko ma jeszcze jedną nogą, można powiedzieć, jest w zimie, jedną nogą w wiośnie, to jest ten pierwszy. Dlatego on też ma takie cechy mistyczne, on lubi taką mistykę. Te osoby urodzone właśnie z tymi cechami. Tryb funkcjonowania, jest tutaj części ciała, energię, kierunek energetyczny. Sobie. Oczywiście jeszcze ta cała nakszatra dzieli się na pady, tak zwane ćwiartki. I są jeszcze dokładnie opisane te części, jeśli ktoś jest w pierwszej padzie, drugiej, trzeciej, czwartej. Są wymienione profesje najczęściej związane z tym znakiem, miejsca zgodne z tymi znakami, żywioły, ukierunkowanie i usposobienie, pomyślne działania. Oczywiście te znaki, które ludzie noszą, to też one występują w kalendarzu księżycowym. Jeśli księżyc jest w tej konstelacji, to też dzień będzie miał podobne cechy. Niepomyślne działania, władca planetarny, kompatybilność seksualna, ezoteryka, nawiązanie też do różnych takich starych opowieści, jeśli chodzi o mitologię wedyjską, to mitologia jest bardzo dobrze opisana, bo w tych starych mitach to naprawdę jest bardzo dużo prawdy. To jest tutaj, możemy przeczytać, to jest akurat ten pierwszy baran na Aszwini, tutaj możemy przeczytać historię o braciach bliźniakach i jakby tak odnieść do jakichś osób znanych na to możemy odnieść do braci Kaczyńskich, bliźniaków, który jeden gdzieś ginie i tutaj ten mit to opisuje. I to jest właśnie niesamowite, że starożytni te opowieści zawarli w tych mitach i to się w życiu później potwierdza. Środki zaradcze, przykłady, osoby znane, mitologia wedyjska, to co mówiłem wcześniej. No, także jest bardzo, bardzo, jak widzisz, dużo cech, Dla każdego znaku i tu są tutaj gwiazdy stałe na niebie, czyli jest tam Mezatrim, Szeratan i Hamal związany z tym pierwszym na przykład baranem, pierwszą częścią tego barana. I także tutaj są związki z astronomią. Czyli naprawdę napracowałeś się niezmiernie, Grzesiek. To widzę, że to jest coś naprawdę bardzo, bardzo porządnego. To jest takie kompendium w gruncie rzeczy. Nie? Kompendium, tak, tak. I tutaj jak widzisz, jest ten, to słońce, to ma znaczenie. Ten baran, który jest w całości, on na niebie jest gigantyczny. To nam się tak wydaje, że to jest jakaś cecha paru gwiazd, ale jest to ogromne i dlatego ma znaczenie, czy słońce jest pod głową, nad głową, na głowie barana, czy pod brzusze barana, to mają znaczenia. I dlatego tu wchodzą w grę już wtedy interpretacje w mistrzach, można powiedzieć, astrologii, Chaldejczykach, to tutaj oni brali pod uwagę te gwiazdy stałe. One też są uwzględniane przez innych astrologów oczywiście też, bo one mają bardzo duże znaczenie. Tu mamy też Urana, Merkurego. Także widzisz, pozycja Słońca ma znaczenie w zależności, gdzie się znajdzie. I dlatego tutaj już, tu jest jeszcze taka tabela dokładna zrobiona,
jak już ktoś przeczyta to wszystko, a chce mieć to wszystko w jednym miejscu, to są te nazwy starożytne, Bady i rządząca planeta, liczba gwiazd, Yogatara, symbolika ciała, kolana i górna część stóp, jest bardzo dużo, wszystkie jakie najważniejsze elementy, które zawierają cechy tej pierwszej części barana, bo oczywiście baranów są trzy rodzaje. I tutaj mamy też drugiego barana, druga część, gdzie symbolem jest już kobieta w ciąży. I to już jest wpływ księżyca, czyli zobacz, tam ten pierwszy baran nie miał tych cech, ten drugi barani jest ten, można powiedzieć, koniec kwietnia, początek maja. Jest to dalej cecha barana, natomiast już takimi innymi trochę cechami, bardziej opiekuńczymi, bardziej emocjonalnymi, bardziej, można powiedzieć, ezoterycznymi, mistycznymi. Edgar Cayce miał księżyc w barani, czyli to jest konstelacja życia i śmierci. To nie są jeszcze narodziny, to jest cały czas ciąża, czyli to jest pokazane wędrówkę Słońca tak naprawdę przez 12 miesięcy. Przez każdy tydzień w roku jest opisany ta wędrówka Słońca i to jest nic innego jak astrologia. Czyli tutaj mamy tą drugą cechę barana, bo wiadomo, że nie każdy urodzony na początku czy przy końcu ma te same cechy, ale ja sobie ominę, bo chciałem ci tylko pokazać na gwiazdach stałych, jak to wygląda. O, i widzisz, i tutaj masz słoneczko, widzisz, że jest pod brzusze barana. No i powiedz, jaka jest różnica właśnie tego, kiedy jest na przykład słońce nad głową, czy pod brzuszem, no, czy gdzieś tam. Jak jest słońce na głowie, to są ludzie, to są barany już zwariowane po prostu. Cały czas uraz głowy, głowa do przodu, kierunek do przodu, napierający, ja jestem najlepszy, jestem the best, rywalizacja w sporcie, wszyscy nadgorliwi, jak to się czasami śmiejemy, to się pytają, czy masz jakiś problem do ciebie, masz jakiś problem, to są tak zwane barany, które idą do przodu, to widzisz, to jest to słońce, pokazuje te rogi, jak głowa barana się ugina, idzie do przodu. To jest ta energetyka, ogromna energia, to jest ogromna energia, dlatego większość z nich idzie w sport, idzie w rywalizację z samym sobą, idzie jak nie w rywalizację w sporcie, to wędkarstwo, to wszystkie te ekstremalne sporty, skok na bungee gdzieś, to są podróże dzikie, takie nieplanowane przez biura podróży, to był ten pierwszy baran, natomiast ten baran, już ta druga część, już jest związany z dziećmi, z opieką, nieważne czy będzie kobieta czy mężczyzna, już ma emocje, bo to już jest wpływ większy troszeczkę. Jest to dalej Mars cały czas, ale za kurtyną tego znaku zodiaku barana tam są ruchy pewne, tam są różne działania i wpływy innych planet, pomimo tego, że cały czas Mars jest. I to ma właśnie znaczenie już takie bardzo dokładne. Jak mamy Słońce się przesunie pod brzusze barana, to już ta symbolika tego brzucha jako brzemienia, odpowiedzialności, emocji, opiekuńczości, to te barany są świetnymi, wszystko co związane z ogniskiem domowym, świetni kucharze i opiekuni, przedszkolanki, prawda, to już ten. Także oczywiście mówimy o momencie urodzenia, tak? Tak, to mówimy o momencie urodzenia, też jest to oczywiście też odniesienie do poczęcia, tam też jest dużo informacji, głównie w drugim tomie. A tutaj to już jest twój znak, baranowyk. Baranowyk. Twój i mój, to jest krytyka. Tu już jest tylko część barana i tutaj ten ogień, to już jest ogień. To już w celtyckich świętach to są te święta słońca. Tak naprawdę w starych tekstach wedyjskich to ta krytyka, ona powinna być pierwszą konstelacją wedyjską. Ja tam zrobiłem taką symulację, jaką pierwszą konstelację pierwszego barana symbolizującego Słońce, bo jak sam logicznie sobie pomyślisz, to baran, który jest związany z ciężarną kobietą, którą symbolizuje jeszcze narodziny, ale jeszcze, znaczy symbolizującą ciążę, ale jeszcze nie narodziny, tak naprawdę nie powinien być świętowana narodziny życia, prawda? Tylko jeszcze to jest baran związany z tą ciążą. A tutaj ta krytyka bardzo często jest
można powiedzieć, tą jedynką, tym pierwszym słońcem, która jest już. Czemu ona trzyma taki sztylet w ręku? Biała broń, ostre narzędzie, ostre narzędzie. Przecina negatywne więzi, dlatego krytyka tnie. Fryzjerzy, kucharze, nóż, tatuażyści, ostra igła, biała broń, handlarze bronią też. Ja tutaj w książce też w drugim tomie tam spisałem około 10 takich najsłynniejszych handlarzy bronią. Krytyka, zresztą ty też mi pokazywałeś, nie? Jako krytyka. Także tutaj biała broń, najlepsi floreciści, szpadziści, też łucznicy, no to, ale ogólnie to już jest konstelacja i barana, i byka, wiesz? Także tutaj dochodzi do Marsa Wenus, czyli ona jest taka związana z Plejadami, wszechstronna, już po prostu dochodzi do tego atrybuty siedem sióstr, mit o siedmiu siostrach, każda miała różne zdolności i ta krytyka jest już jedna siostra, mistrz ucieczek, to tutaj mamy Pileckiego, który się zgłosił do Oświęcimia na ochotnika, a potem z niego uciekł, to krytyka, najwięcej ucieczek z Alcatrastu też, te konstelacje. One są od rzeczy niemożliwych. Ja takie powiedzenie mam sobie, że jak diabeł nie może, to krytykę pośle. Także no, także to są już cechy końcówki barana, a dominującego byka, Wenus. Wenus z Marsem się spotyka. Dlatego tutaj, żeby to zrozumieć bardziej, to dopiero możemy to zrozumieć, patrząc na Plejady. I tak jak widzisz, zobacz, że jest dokładnie słoneczko wtedy, kiedy krytyka się zaczyna, dokładnie słońce jest pomiędzy bykiem, Aldebaran, byk i Eris. Także dlatego łączono cechy, a tu mamy Plejady, widzisz, i tu mamy odbicie wodnika, odbicie lustrzane, czyli załóżmy, tak, ty masz w rodzinie dużo wodników, to dlatego, że ty się urodziłeś 17-18 maj, prawda? 18, tak. 18 maj. Krytyce. Dlatego odbicie lustrzane krytyki to są Plejady, a Plejady są związane z konstelacją wodnika. Także tutaj te dualne odbicia są bardzo, bardzo ważne. Tak naprawdę to te znaki się przyciągają na zasadzie plusa i minusa i tutaj mamy te Plejady, czyli wszechstronną konstelację. No i oczywiście te gwiazdy stałe nam pokazują wszystkie te cechy i czym ona się charakteryzuje, na jakie organy musi uważać, jaki minerał wypłukuje. No to jest Agni. To jest dużo Agnieszek, nosi to imię Agni. Agnieszka to jest bogini ognia i niosąca ogień, to jest niosąca ogień, Agni Nioska. Z sanskrytu jeszcze Agni, to jest polski język litewski, czy tam sanskryt, to ma dużo, dużo wspólnych korzeni. Także jest to na 880 stronach, udało mi się zmieścić wszystkie opisy tych 28 konstelacji, ale też są bardzo ciekawe opisy znaków, każdego ze znaków zodiaku i te przejścia, one są niesamowicie ważne, te przejścia pomiędzy dwoma znakami, bo one pokazują na niebie, że jak słońce przechodzi, to dziedziczy cechy dwóch znaków, dwóch konstelacji, no i stąd też czasami czytając, ludzie czytają horoskopy i w pełni nie mogą do siebie tego jakby odnieść. Zobaczcie, że to też po jednym znaku to no, ciężko tak by było, bo to jednak jest jak DNA, czyli mamy tych stempli dużo więcej niż tylko znak zodiaku, bo tak mówiłeś, tam dochodzi jeszcze ascendent, dochodzi konstelacja księżycowa, dochodzi miesiąc poczęcia. No a ja widzisz, że moje poczęcie to jest twoja data urodzenia i to jest ta oś 9 miesięcy, ta dziewiątka. Czyli wszystko jest oparte na tych cyklach i te cykle mają ogromne znaczenie nie tylko w życiu, w przyrodzie. Tak? Widzisz, że w chińskiej astrologii co 60 lat się pewne znaki powtarzają i
i jak zobaczysz sobie 1963, to on jest bardzo podobny do tego roku, co teraz jest. Taki. Słuchaj, no to teraz, dzisiaj nagrywamy 24 czerwca i no, mamy też bardzo duże no, zmiany polityczne w Rosji. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie w tej chwili te grupy Wagnera chcą rozwalić Putina i to się stało chyba wczoraj. Także widzisz, te, era wodnika nadchodzi z każdej strony i te zmiany są błyskawicznie, bo, tak, bo uran działa błyskawicznie. Napisałem to w książce. Koniec obecnego ładu światowego. Także jeśli on się ciągnie od czasu sprzed ery wodnika, to nie może przetrwać w tej erze. Czyli praktycznie w tej chwili jesteśmy świadkami tworzenia się nowych systemów. Wszystko, co stare, musi upaść albo się zmienić i powstaną kompletnie nowe systemy. Kompletnie nowe. Oni wiedzą o tym, dlatego wykorzystują sobie order jako New World Order, nowy światowy ład. Chociaż ma to dużo, jest to w tym dużo prawdy, że nowy światowy ład związany jest z erą wodnika. Natomiast próbują zagarnąć to wszystko pod siebie, żeby korporacje rządziły światem i dlatego chcą to wykorzystać. Mając tą wiedzę, chcą wykorzystać to przeciwko nam. Znaczy przeciwko nam, no żeby nas kontrolować, żeby tutaj nami zarządzać. No, era wodnika to też jest wolność, prawda? To jest. Więc jak my możemy tą wiedzę wykorzystać na przykład z książki twojej, księgi wodnika, żeby się nie dać kontrolować? No to tutaj jedna z ważniejszych rzeczy jest ta wiedza, że po pierwsze, jedna z trudniejszych rzeczy to wodnik włada domem 11, czyli domem wspólnot wszystkich, wspólnego interesu ludzi. To nie chodzi tylko o Polskę, tylko zobacz, że te informacje jak gdzieś wychodzą, to jest już impact na cały świat. To cały świat się dowiaduje tego, prawda? Czyli to nie chodzi, tak kiedyś była tam Europa Zachodnia, Wschodnia, Ameryka Północna czy Południowa. To teraz to co się wydarza, to globalnie. To jest właśnie... I to od razu, globalnie. Od razu praktycznie natychmiast się roznosi, nie? Tak. Jak było coś o jakiejś chorobie, to globalnie, a nie tam, że w Ameryce, tam kiedyś pamiętam, fińska grypa była, czy to w Europie gdzieś tam palili te kurniki, czy coś. Teraz to wszędzie globalnie. I żeby tą wiedzę wykorzystać, znaczy ja jestem przekonany, że elity, czy pseudoelity tego świata, one ją wykorzystują, bo to obserwuję to od wielu lat i widzę właśnie, że tą wiedzę wykorzystują. Poczekaj. Co tutaj mamy? Tu mamy taki główny wykres, tak? Podział. Cały rok 360 stopni koło podzielone jest na wszystkie 12 znaków w środku widzimy. A każdy, na przykład załóżmy, że era wodnika jest tutaj, tutaj się zaczyna tą linią. Widzisz? Widzę. To zobacz, że pierwszy etap ery wodnika jest bardzo mocno ezoteryczny, okultystyczny i dużo zainteresowań takimi rzeczami będzie. Ja nie oceniam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu to są połączenia ryb i wodnika, to jest purwa patrapada, to jeszcze są wpływy ryb, ale już wodnika i to jest taka konstelacja trochę zamordystyczna, taka można powiedzieć kontrolująca, coś jak Aleister Crowley. Mhm. Także. Ale zobacz, mamy mnóstwo w tej chwili takich oszołomów spirytualnych, którzy pojawiają się na świecie, którzy starają się stworzyć jak gdyby kliki albo jakieś grupy, które może nie guru, bo to już jest przeżytek, ale całe grupy ludzi, którzy zaczynają wierzyć w jakieś właśnie takie ezoteryczne sprawy. Większość ludzi jak gdyby się z tej chwili otrząsa. Ja to zauważyłem, że był jakiś taki okres może 10 ostatnich lat, że
ludzie wpadli, może nawet dłużej, w taką ezoteryczną matnię, w ten New Age, powiedzmy, ale teraz to się chyba kończy, Grzesiu. Teraz mi się wydaje, że dużo ludzi się otrząsa i widzi, że te wszystkie podnoszenia wibracji, energii, to już się kończy ten czas i ludzie jak gdyby zaczynają patrzeć twardo na ziemię, nie? Spadają nogami twardo na ziemię. No teraz zauważ, że jest zderzenie logiki i nielogiki, nie? Czyli wiary ryb i logiki wodnika. I tu są te dwie rzeczy, będą prowadzić wojny. Wiara z wiedzą. Jak długo to będzie jeszcze trwało? Wiesz, przy tak szybkich zmianach, które obserwujemy, to też nie można, bardzo wiele rzeczy zależy od świadomości ludzi i tego, czy oni to, czy tą świadomość sobie podniosą, czy zrozumieją pewne rzeczy, czy dalej będą kłócić się, kto ma większe cichłe cięto, nie? Bo to jest właśnie to, co nie skończyłem wcześniej, że era wodnika, żeby odnieść sukces w takiej, żeby to się wszystko fajnie układało, bo trzeba przyznać, że jesteśmy że każdy człowiek jest pod jej wpływem, to nie uciekniesz tutaj, nie schowasz się do piwnicy, żeby nie być pod jej wpływem, bo wszystko jest pod jej wpływem, czyli te cechy ma natura i wszechświat i po prostu to, co kiedyś Biblia opisywała, że pod koniec cyklu, czy pod koniec czasów będzie dużo fałszywych proroków. To jest takie, nie wiem, czy pamiętasz Biblii takie powiedzenie. Tak. To tak dosłownie patrząc, to nie chodzi o fałszywych czy niefałszywych, tylko chodzi o, że będzie bardzo wysyp przeróżnych, różnych teorii. Chociażby nawet tej, co ja mówię, nie? No to ja trudno mi tutaj samego siebie oceniać, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ja akurat to sprawdzam, wierzę, że to się statystycznie potwierdza, te przesunięcia, natomiast będą różne teorie, że jest kosmos, że go nie ma, że Ziemia jest komórkowa, płaska, że żyjemy wewnątrz, na zewnątrz. To jest wszystko zrozumiałe, to jest wszystko naturalna rzecz, ale nie możemy fiksować się, kłócić się, kto ma rację, kto nie ma, bo to nie jest czas, żeby... Nie dostaniemy odpowiedzi w 100% tak szybko jeszcze, dzisiaj, nie? Nie dostaniesz. To się wszystko, widzisz sam, jak jest sztuczna inteligencja, tam przyspiesza to wszystko. No, no pojawiła się nagle, że Grzesiek normalnie jak z bicia strzelił, natychmiast. No to jest, no właśnie. I tutaj nawet zobacz, jak ktoś ci będzie tam próbował po datach coś mówić, że nie ma ery wodnika, że ten, no to najlepszym weryfikatorem chyba życie jest, tak, że obserwujemy, co się dzieje. To w epoce ryb to jest niemożliwe, żeby sztuczna inteligencja dochodziła do tutaj wszystko, co jest związane tutaj, co się dzisiaj dzieje, to zamieszanie Saturna i Urana, to Uran powoduje bunt ludzi. Jak go nie ma, to ludzie śpią. On przychodzi, to nie ma dobrych czy złych planet, on przychodzi i rozpierdziela wszystko po prostu w drobny mak i nie pozwala, żeby coś starego przetrwało. Także te stare systemy oparte na wierze, i nie mówię tutaj tylko o Watykanie czy o jakichś systemach tam religii. Ja mówię, bo to widać, że przeżywają problemy. Ale ja mówię wszystko, zobacz, hinduizm, jaki jest wstrętny, tak naprawdę. Teraz poznajemy jego wstrętny, nawet buddyzm nudny, tak naprawdę. Ludzie, już nie ma takiego pędu. Masz z Dalai Lamą ostatnie doniesienia, że tam. No nie oceniam, czy to prawda z tym chłopczykiem, czy nieprawda, tylko zobacz, że jest ta energia wszechobecna jest bezlitosna dla każdego systemu. To nie będzie tylko papież z Watykanu, tylko może być to Dalai Lama. To nie ma znaczenia. To każda instytucja, że tak powiem bardziej, która nie jest zgodna z prawdą i nie służy ludziom, to nie przetrwa. Święte słowa, Grzesiu, to tak powinno być i ja się z tego cieszę. Ja sądzę, że wiedza, którą zawarłeś w tej książce, pozwoli ludziom wycofać się na takie z góry upatrzone pozycje i patrzeć na te zmiany, bo tak naprawdę my od nich nie uciekniemy, tak jak mówiłeś, ale jak będziemy włączać się mocno, to moim zdaniem ta energia uranowa może nas porazić jak piorun, nie? Jak będziemy chcieli coś na siłę zrobić. Jak obserwuję... Albo cofnąć się do tyłu na przykład, nie? Do tych starych czasów, to się nie da już, nie?
nie da się, można nawiązać do starej tradycji, nawet to będzie wracać, to, bo te dwie energie się odbijają, lew i wodnik. Jak się odbijała ryba, odbijała się w pannie, czyli w medycynie zablokowanej, bo oczywiście jak była epoka ryb, to naprzeciw rybie są ryby, które są władcą zdrowia i publicznego i medycyny, i jak jest epoka ryb, to nie ma medycyny prawdziwej, tylko jest jakaś wymyślona, prawda, biały proszek i chemia, i opioidy. Opioidy dlatego, że są, wpływają na odmienne stany świadomości, które są związane z rybami, czyli to dominowało epoce. Ryby to są też, widzisz, choroby psychiczne, prawda, kontrola mentalna. No, to zobacz sobie tutaj pierwszą ćwiarteczkę nowej epoki wodnika, jest pod wpływem księżyca, widzisz? Tu? Mm-hmm, tak. Choroby psychiczne, depresje, tutaj mamy komunikację, technologię, to bliźnięta, następna faza tego. Nie? Czyli jak długo mniej więcej czasowo ten jeden odcinek może trwać? Na przykład nie wiem, czy masz na myśli takie skumulowane zmiany, takie drastyczne, to ciężko mi to... Ale przebudźmy, nie wiem, 60 lat, 80, 100, 120, 30, nie wiesz, czy... Nie, krócej, mi się wydaje, to będzie krócej. To dużo szybciej, bo te ery nie są równe, one nie są równe, że one... Znaczy, chodzi o to, że nie przebiegają tak samo. Czyli praktycznie w tej chwili jesteśmy tutaj, mamy księżyc i ryby, tak? Jesteśmy w tej fazie w tej chwili, tak? Tu jest epoka ryb, bo te znaki to są też epoki, krótkie i długie. Także tu mamy, załóżmy, całą epokę ryb, która... tutaj są czyste ryby, tu już ostatnia faza i tu przechodzimy w pierwszą fazę. Fazy wodnika, która jest jakby tutaj, widzisz, tu masz wodnika, nie? Tak. No, to one się też będą charakteryzować zmianami różnymi. I tutaj będzie ten straszenie, iluzja. Oczywiście księżyc, jak jest, to też emocje, psychologia, psychika. No, to trzeba się uzbroić, żeby jednak to wiedzieć. Bo jak wiemy, to możemy łatwiej panować nad swoim umysłem, bo sztuczki z umysłem to już mieliśmy przez ostatnie 3 lata, prawda? To są totalnie nielogiczne rzeczy, które się wydarzały. No ale to księżyc to jest mistrz iluzji, on potrafi różne rzeczy zrobić. I tak samo ten rok. Ten rok to jest typowy, można powiedzieć, królik wodny taki w chińskiej astrologii, związany z księżycem też. Także wojen żadnych nie będzie, konfliktów też nie, natomiast będą takie straszenia wojną, czy straszenia, wiesz, ludzi konfliktami atomowymi, bo to też chodzi o tego Urana, który jakby jest z tą bronią atomową związany. Co wcale nie oznacza, że jeśli przychodzi Uran, to on zażąda tu jakichś wybuchów. To jest po prostu coś, co rezonuje z tym, że ludzie o tym mówią, prawda? Że sytuacje się wydarzają. Natomiast my musimy nauczyć się, że zauważać, że coś nie służy ludziom, że wszystko praktycznie dookoła do tej pory, co nam serwowali, było nie dla ludzi. Także no i ludzie z tego będą otrząsywać. Już widzę aplikacje jakieś są do skanowania kodów kreskowych, gdzie widać, gdzie są robaki wysuszone, sproszkowane teraz do czekolady Milka dodają i skanują. To właśnie tego typu inicjatywy będą. No wiesz, ale jeszcze w epoce ryb to można było schować i tak i już to było robione, a w tej chwili już się nie da. Nie da się. Dopiero jesteśmy na początku, czyli nie jesteśmy, wiesz, w 100% w wodniku, to jesteśmy i w rybach, i w wodniku po części, dlatego mieszają nam się dwa światy, czyli miesza się stara epoka, gdzie chcą nam coś wmówić przez swoją tubę propagandową, czyli te mainstreamowe media. Ale nie tylko, bo przecież te Facebooki, to te wszystkie portale, które narzucają, tak samo widzisz to, jak mi pokazywałeś, ten, jakie produkty ci przyjęli, jakie odrzucili. To jeśli tylko jest innowacja w tym, jeśli tylko jest coś związanego z czymś, co jest super, naturalne i lecznicze, i to nie, to odrzucają to. Bo to nie jest zgodne z ich filozofią, dlatego to się będzie kończyć i to sami zresztą obserwujemy, tylko musimy być troszkę cierpliwi, bo ten Saturn, który w
włada tym wodnikiem, no to jednak to jest najwolniejsza planeta i ludzie by chcieli już szybko zmiany, natomiast Uran faktycznie znienacka działa, natomiast Saturn to jest najwolniejsza planeta, to powoli, powoli. Ja będę nawiązywał może czasami ciągle do tej zachodniej astrologii, bo na niej się troszkę znam. No i tak jak wiem, no to jedna... Jeden ten okres duży w jednym znaku trwa około 2100 lat, prawda? Czyli tak, ta ostatnia... Ale to dokładnie tak. Dokładnie ryby, tak. Ryby trwały tam gdzieś około 2100 lat, prawda? Teraz wchodzimy przez na następne 2100 lat, przypuśćmy, w erę wodnika, czyli jakbyśmy podzielili to na 12 znaków, to będzie ile tam? 160 lat, jeden znak, czy coś takiego, prawda? To o to mi chodziło, żeby czy można mniej więcej... To tak tyle trwa, masz rację, no bo zakładając, że powstanie tych chrześcijaństwa, to można powiedzieć, jest łączone z powstaniem epoki ryb, to tutaj, no tylko ja ci może pokażę grafikę związaną z tą epoką, tylko mi chodziło o co innego, mi chodziło, że te ery różnią się różnymi różne rzeczy się szybko... Na przykład w tej epoce wodnika początek jest błyskotliwy, taki dużo rzeczy nagłych się wydarza. I się wydarza. Widzimy, wszystko strzela jak z bicza, dużo zmian natychmiast, z dnia na dzień praktycznie. Co kiedyś zajmowało dziesiątki lat, nawet całe epoki, to teraz w ciągu kilku dni, tygodni się odbywa. Tu masz na przykład do rok 1500, no to tu widzimy, że jest słońce, jest dokładnie, no może nie w środku ryb, bo tutaj też mamy ryby, bo to one są dość duże tutaj na niebie. Natomiast już jest mocno w rybach, nie? Rok 1500, słońce. A tutaj w znaku Uranus 738 rok przed naszą erą, to tutaj mamy słońce tutaj w baranie mocne. No właśnie, słońce w baranie, to zobacz co było, wojny non-stop, te wszystkie starożytne bitwy, walka o władzę bezmyślna, a wejście w epokę ryb, kompletna zmiana, właśnie wiara, w ogóle religie się rozpadają, powstaje chrześcijaństwo, które dominuje tak naprawdę świat, inne też jeszcze religie, odłamy, natomiast w tej chwili... To wszystko znowu zaniknie. Żyjemy w wspaniałym czasie, Grzesiek. Żyjemy w wspaniałym czasie. Tu mamy na przykład już dwie osoby, epigenetyka. Epigenetyka, czyli wpływ słońca. No, podobieństwo jest duże. 28 czerwca i tutaj mamy te powieki charakterystyczne, opadające powieki lub w ogóle... można powiedzieć, takie ciężkie powieki, tak jakby rzęsnie było widać, nachodzące na oczy. I to jest cecha bliźniąt 28 czerwca, które w zachodniej jest to jakby znak raka. Takie trochę chińskie oczy, no nie tak jak u Azjatów, takie lekko skośnawe są. Ale bliźniak jest też technologiczny, dlatego tutaj ten Elon Musk. Także podobieństwo osób urodzonych tego samego dnia tutaj nie ma nic wspólnego z genetyką, znaczy z genetyką o tyle, że mutacje są szybkie osób urodzonych tego 28 czerwca. Podobieństwo jest. No bo musimy, Grzesiek, musimy po prostu powiedzieć, że te energie, które docierają do nas z centrum wszechświata, które przechodzą przez filtry, które nazywamy na przykład znakami, nie? W jakiejkolwiek astrologii, one są niewidzialne, niewykrywalne na przykład dla naszych przyrządów, ale oddziaływują na nas, na naszą strukturę psychofizyczną, gdziekolwiek jesteśmy na Ziemi. Od tego nie uciekniemy. Chyba, żebyśmy się przenieśli na przykład na Marsa, wtedy będą troszeczkę inne te energie, bo kątowo inaczej się odbijają, ale na Ziemi, jak będziemy, no to niestety nie uciekniemy od nich. I one będą, czy chcemy, czy nie, one w jakiś sposób jak gdyby kształtują nie tylko nasze ciało, ale też i osobowość. Nie? Tak, no tu mamy też te same powieki, mamy 28 czerwca Bogusław Linda i zobacz, że niektórzy mogą pomyśleć, to są te z wiekiem, tak się robią ciężkie. Już, ale zobacz, że on w młodym wieku tutaj, jako nastolatek, już miał te oczy takie
Taka cecha, no, ta cecha bliźnia. No, ale na przykład wracając do barana, to zobacz, baran, też ludzie, którzy urodzili się w takim mocnym baranie, mają czoło podwyższone, prawda? Tak jakby było przygotowane do rogów, czy też strzelec przeważnie jest wysoki, prawda? Większość strzelców jest wysoka, smukła, nie? Ma taką smukłą budowę ciała, nie? No tylko ci powiem, że tu się miesza jeszcze znak na ascendencie, jakiś całkowicie inny, niepodobny i jeszcze księżyc też ma wpływ, także tu więcej tego... No trzeba sprawdzić dokładnie, ale ja mówię o takich typowych znakach, nie? Na przykład jak ktoś ma, nie wiem, Jowisza na ascendencie i urodził się w strzelcu, nie? Słońce no, Jowisz, ma... A Saturn na ascendencie to też daje ogromny wzrost, to Saturn i Jowisz to duże planety, dają. Ale zobacz, że na przykład 28 czerwiec, jak sobie zobaczysz aktualną pozycję Słońca na niebie, w każdym programie astronomicznym, naukowym, ja tutaj nie chcę lać wody, żeby ktoś wierzył na słowo, tylko sobie wejdzie program Stellarium czy jakiś Sky Night, to wpisuję sobie datę 28 czerwca i od razu Słońce jest w konstelacji bliźniona, tu jest konstelacja Raka, także zachodnia bierze hipotetyczny pozycję Słońca, a nie aktualną pozycję Słońca. Także bez tego nie możemy wskazać, jeśli ktoś chce wiedzieć, jakim jest znakiem, to żeby prawidłowo obliczyć wytracane minerały, cechy, no to nie można nie uwzględniać tych przedziałów. Ale to jest też typowe z tą erą wodnika, bo w tej erze takie rzeczy będą z powrotem przywracane i to, co mówiłem, że już nawet NASA wielokrotnie powtarza, chociaż nie jest to żaden dla mnie autorytet, ale też to mówią, że to się już dawno poprzesuwało, bo to wszystko jest w ruchu, to się wszystko kręci. No i tutaj jest 28 czerwca, w zachodniej jest to znak Raka, natomiast tu Słońce jest w każdym programie astronomicznym, jest w konstelacji bliźnią. No ale tak naprawdę astrologia jest jedna, tylko tutaj tutaj na przykład Maga, Księżyc jest nie w zachodniej, będzie w Pannie, natomiast w systemach tych azjatyckich jest w Lwie, a Maga to jest Regulus, czyli ta konstelacja, która daje sławę ludziom, która daje gloryfikację. I tutaj mamy Bogusława Lindę, mamy też Elona Muska, także to mają wtedy księżyc w Lwie. To są te przesunięcia i to po prostu widać po osobach, które panny nie są takie, można powiedzieć, znane. Tu mamy też promień światła i tworzenie się kształtu fali. I także przechodzi Słońce przez różne tygodnie i miesiące i załamuje się, prawda? Czyli też ma wpływ na to, jak się ludzie zachowują, jak wyglądają też, bo to poczęcie też ma znaczenie, narodziny mają znaczenie, jakie minerały są. Matka wciąż nie donosi ludzi, znaczy dzieci swoich w jakichś miesiącach, głównie trzech, no to są brakujące te trzy. Wykonałeś niesamowitą pracę, Grzesiek, niesamowitą. Tutaj mi się udało ułożyć wszystkie te 28 dni, czy tak naprawdę te znaki. I zobacz, jak idealnie na spirali to widać najlepiej. Widać wszystkie słońca, Krytika, Maga, Anurada, Daniszta w jednej linii się ustawiają. Wszystkie niedziele, można powiedzieć. Nie? Mhm. I to są właśnie te oktawy, te cechy. To 7 dni. Cztery te niedziele w tym, raz, dwa, trzy, cztery w miesiącu, co daje 28 tych wedyjskich konstelacji. Bo jeszcze jest taka konstelacja Abidzit, ona jest dzisiaj nieuwzględniana, tylko 27, ale tak naprawdę jest 28. A tu mamy, zobacz, dni tygodnia i te niedziele, ten dzień słońca, Sunday, też występuje w jednej linii, zobacz, jak przecina pięknie tutaj. Tu mamy wszystkie słońca, tu mamy wszystkie Saturny, soboty, tu mamy wszystkie księżyce, poniedziałki, Monday, Montag. No właśnie, Saturday, nie? Wiadomo tak, dlaczego. Tak. Sunday, tak, nie? Tak. Także no, nie ma nic przypadkowego. Chaldejczycy już wiedzieli, jak to trzeba łączyć i tutaj mamy chaldejską zasadę, którą też opisałem dobrze, jak te planety ze sobą współgrają i tutaj mamy od nadprzewodników, od metali, ale to jest też alchemicy znali, to każdy alchemik musiał to znać, tą zasadę.
jak chcesz połączyć jakiś metal z drugim, to co można, co nie można, to tu są te kierunki, właśnie jak Mars jest powiązany z Wenus. Czyli miedź, czyli żelazo i miedź, to mosiąc się tworzy, nie? Tak, właśnie. A złoto z czym można połączyć? Złoto to jest tutaj niedziela, ze złotem. To można ze srebrem, tak? Tutaj jest księżyc, srebro, a srebro możesz połączyć z żelazem. Tutaj jest, czekaj, dobrze mówię. Tak. Czyli te zielone linie łączą, tak? To jest kierunek. No? Bo to jest też nadprzewodnictwo, metale i szybkość obracania się planet od najszybszego księżyca do najwolniejszego Saturna. Kurczę, ja już nie mogę się doczekać, ja chcę twoją książkę, kurde. Musisz mi ją przesłać jak najszybciej, Grzesiu. No, także... Tutaj nie, no, to, co tutaj jest, to jest normalnie skondensowana wiedza astrologiczna, której na przykład takie osoby jak ja potrzebują, bo ja mam wiedzę, nie? Tylko ona jest tak do końca niepełna, dlatego że ja poznałem ją te ogólne ramy wiem, jak to wszystko działa, nie? A ty tutaj wchodzisz w szczególiki, w takie super małe aspekty, których normalnie człowiek nie bierze pod uwagę, nawet ja, nie? Te małe szczegóły czasami robią duże różnice, żeby zrozumieć większe sprawy. Żeby zrozumieć, to dokładnie tak. To tutaj tom pierwszy, w ogóle starałem się przez te lata jak najprościej to przedstawić i nie ma tam takiego skomplikowanego języka, tylko jest, zaczynamy od podstaw, od wszystkich podstaw, od 7 dni tygodnia, od 7 planet, bo oczywiście to, że Neptun, Uran i Pluton są później odkryte, to nie oznacza, że nie były uwzględniane w tych 7 głównych podstawowych planetach, były, tylko na przykład w astrologii wedyjskiej Neptun to jest Ketu. Mhm. Rahu to jest Uran, dlatego też powiem ci... A Pluton? Pluton był, czy nie? Był uwzględniany? Skorpion, to. Jest uwzględniany, ale troszeczkę w inny sposób. Natomiast Rahu to była energia błyskawicznego działania, to tak samo działa ten Rahu i jasny wygląd. Mhm. Neptun, wycofany, taki bardziej podobnie działa jak Jowisz, ale jednak związany jest z wodą, z umysłem, z tajemnicami, z takimi, wiesz, i to te same cechy są opisane tutaj, nie? Natomiast to jest stara zasada chaldejska, gdzie masz kobiety pochodzą z Wenus, faceci z Marsa i tutaj masz powiązanie mieć, bo Wenus często, jak zwrócisz na starych uwagę, na stare ryciny, to kobieta Wenus często ma rude włosy. Mhm. Takie miedziane. I te kolory się ze sobą też mają tutaj Mars, też taki, no oczywiście inny kolor, ale też przenikały się ze sobą te energie. Wenus z Marsem. No, wiesz, Neptun, tak mówiłeś o Neptunie, Neptun też jest taką iluzją, nie? Uran to jest... Także ktoś, kto jest w Neptunowym świecie, żyje cały czas w iluzji. Tak, ale ten Neptun to tak samo Ketu, ten południowy węzeł, ma te same cechy i on jest w ogóle przedstawiony jakby człowiek bez głowy, nie miał głowy. Ale zobacz, Uran potrafi rozwalić bardzo szybko, a Neptun rozwala wolno. To jest taka erozja powolna, nie? Ludzie nawet nie zdążą zauważyć, że tak. Są niszczeni w jakiś sposób, nie? A księżyc, poczekaj, wróć tam jeszcze. Księżyc to jest srebro i to jest poniedziałek, okej. Okay. Poniedziałek, tak. No i on Czyli na przykład kobiety, jeżeli będą chciały nosić biżuterię, to w niedzielę złoto, w poniedziałek srebro, we wtorek, co tam mamy we wtorek? Czekaj, co było wtorkiem?
Środa, Merkury, wtorek to jest Żelazo, Mars, żelazo, to nie wiem, czy mamy jakieś żelazne, na pewno są jakieś żelazne ozdoby. Miedź jest zdrowa, piątek, nie? No, rtęci raczej nie radzę nosić na sobie, nie? No. Środę. Ale Merkury jest od komunikacji, wiesz, i tutaj te lampy, te w ogóle rtęć to komunikacja. Hitler jak robił z rtęcią eksperymenty, że wprowadzał ją w ruch, żeby antygrawitację spowodować, to też jest z transportem, czy też Merkury, rtęć. Ale to jest środek. Merkury zawsze znaczy med. Mhm. Rządzi panną, też mówi medycyna, czy meridium, czy meridian. Jest taki wypośrodkowany. Oczywiście też z Jowiszem bardzo często współgra. Oczywiście księżyc, zobacz, że tu masz plus i minus. Słońce plus, księżyc minus. Mhm. Energia męska, żeńska. Jak księżyc daje iluzję i niepewność siebie, to jak przychodzi okres słońca, to daje pewność siebie. Także to tu nie ma, to jest wzór poruszania się i współgrania tych energii, natomiast tu nie ma nic negatywnego czy pozytywnego, jest to tylko kwestia zrozumienia, jak to działa, bo każdy ma inne te cechy. Można by powiedzieć, że każdy człowiek ma, ja mam na przykład niedobór księżyca, mnie zawsze księżyc fascynuje. Mam nadmiar słońca, ale księżyc mnie fascynuje, bo to jest niedobór stopniem u mnie. Znaczy stopniem nie jest taki, jest to niedobór, ale ja mam księżyc w byku, także on ma dobre usposobienie, ułożenie w tym znaku. Natomiast moja żona jest księżycowa, to ona ma księżyc w pierwszym domu, a ja mam 3 konstelacje słoneczne, ascendent, zodiak, księżyc i to tak się ludzie przyciągają po prostu. A ja mam chyba nadmiar Marsa, dlatego nie lubię wchodzić w konflikty, unikam. Ty masz takiego uśpionego Marsa w horoskopie, wiesz, bo krytyka jest mocno, to są wojownice, ale czasami jest tak, że możesz się sam siebie przestraszyć. Wolisz być spokojny, żeby nie obudzić tego ognia. Bo to jest takie czasami czucie wewnętrzne, że możesz, ja tak przynajmniej... Za dużo narozrabiać, tak. Tak, tak, żeby nie obudzić tego ognia. Nadmiar, bo to jest krytyka, jest to konstelacja, jest to energia, która wybucha szybko. Szybko wybuch. No ale to jest, no... Ty masz jeszcze węzeł północny w baranie, to tutaj masz byka, barano byka, ale to jest też słońce. No, także widzisz, że to ten wzór musiał powstać, bo z niego się jest jakby, on się powtarza wszędzie tam, bo zobacz, że te 12 znaków to Mars rządzi i pierwszym domem i 8 domem. Tak jest. Czyli skorpionem też. Nie? Baran skorpion, ale przez dyferencję tych energii jest różni się. No, różni się tak samo energia barana napiera naprzód, a skorpiona do wewnątrz. Merkury bliźniakami rządzi, różni się od Merkurego panny. Chociaż są do siebie podobne, to jednak szybsze jest Merkury bliźnią. Tak, no, bliźnięta są niepowstrzymane, gadają non stop, podróżują wszędzie, ruszają się, nie, latają no, jak szalone. Tak, nie? Tak. A panna raczej nie, raczej jest chowana w sobie, pracuje nad sobą, tam nawet nie widać, że ona istnieje. Nie? Tak, no i to samo z Jowiszami. Masz Jowisza strzelca i Jowisza rybami też rządzi. No, oczywiście w zachodniej to Neptun, ale te dwie planety rządzą. Są władcy domów i przeważnie są podwójni władcowie, poza Słońcem, poza Księżycem. To jest król jeden i królowa jest jedna. Księżyc, Słońce w mitologii. Także nawet te stare pisma, tych bajek, Królewna Śnieżka, to pierwsze tytuły były Słońce, Księżyc i Dalia. A możesz, tam masz za sobą wydrukowaną już książkę, czy możesz ją pokazać nam do kamery, bo ona ma 800 stron chyba, nie? Tam, Grzesiu? Mhm. Właśnie. Wow. No jest
Wygląda super. No jest nie, jak Biblia. No właśnie. Wielka, wielka. Czyli także, Biblia także astrologii. Biblia astrologii, tak. To jest podręcznik do nauki, który starałem się, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi w tych wzorach matematycznych, które się tak jakby powtarzają też. No i można je zobaczyć wszędzie. No, niesamowitą także pracę wykonałeś, niesamowitą pracę, naprawdę. Tu podziw i tu pokłony dla ciebie. A tam, co tam masz jeszcze? Jeszcze jedną książkę, tak? W międzyczasie, no to jak już mówię, mam kończyć te książki, to jeszcze wcześniej przetłumaczyłem, te 2 lata tłumaczyłem z takim, pomagał mi taki profesor z UJ-u Wandalię, który mi przysłał jeden z widzów z Niemiec, także ją przetłumaczyłem ze starej łaciny na język polski, to też ma 860 stron i to jest brakujące ogniwo, jak się ktoś historią interesuje, to tutaj Albert Krainz, on był kanonikiem, niemieckim księdzem, który w 1515 roku mówił o Polakach, że są Wandalami i tutaj jest bardzo dużo historii o Wandalach, czyli naszych przodkach, którzy się przemieszczali do Afryki Północnej, to co z Arturem Lalakiem, żeśmy wiele programów o tym bardzo często omawiali, dlatego mamy te nazwy Wanda, Wandaluzja, czy Andaluzja w Hiszpanii, Wenetowie, Wanowie. Także tutaj on jako niemiecki kleryk miał dość lubiał tych Polaków i też pisał wprost, że Polacy to Wandalowie. Także jest to takie brakujące ogniwo do historii Polski. Mi się zdaje, no warte po prostu, jeśli ktoś się historią interesuje, no to cała kronika jest przetłumaczona. Czyli to też kolejna wodnikowa sprawa, bo odkłamywanie historii, prawda? Tak. Także to też zmiana nagła, w ogóle patrzenia na całą historię tego, co do tej pory nas uczyli, zmienia się jak strzał z bicza, prawda? Tam są mapki też bardzo fajne, pokazane są Burgundczycy w pierwszym wieku naszej ery, gdzie byli, zamieszkiwali tereny polskie, wyprawy po prostu... Także to całą tą historię to też będzie odkłamywane powoli, to wszystko stopniowo będzie przywracane, a widzę, że u ludzi się już to aktywowało, bo coraz więcej ludzi w różnym wieku, to nie tylko młodzi ludzie, ale też już jak rozmawiam z córkami, to one już też inaczej na to wszystko patrzą, że to się zmienia i edukacja i wiesz, uran to w ogóle wykopuje rzeczy, które są pod ziemią zakopane, wszystko to, które przez setki lat było niedostępne, teraz będzie wychodzić. No i wszystko, co to stare, natychmiast unicestwia właśnie takim uderzeniem piorunka, nie? Co nie zgadza się już z ogólnymi trendami energetycznymi, dostaje od razu w łeb takim piorunem i my to widzimy, nie? Te uderzenie tego pioruna jak gdyby rozświetla nam na moment ten błysk, pokazuje nam te zakłamanie, ten stary jakiś system czy skostniały pogląd rozpada się w pył. Nie? Oczywiście, widzisz, ale te wpływy tego... Tych globalistyczne albo ekoterroryści, którzy próbują zawładnąć coś z nazwy pozytywnego, jak ekologia, do własnych celów, żeby terroryzować ludzi, CO2, czy tam ocieplenie klimatu, czy tam robaki sproszkowane do żywności, to nie są cechy wodnika, tylko to są bardziej cechy pomieszania tych dwóch cech, Saturna, który rządzi wodnikiem i można powiedzieć tego Neptuna, z rybami jeszcze związanego z Jowiszem. Także, że to jest takie, jest to taki chaos po prostu, że to też jest test dla nas, że my musimy zrozumieć, bo ja w książce duży nacisk kładę na to, że wszyscy siebie rozpoznają, czyli wiedzą, jeśli przychodzi era wodnika, to dostaniemy test, jak my sobie z tym po prostu poradzimy. Także czy się przebudzimy, to będziemy coraz bardziej dostawać takie właśnie wątki, albo dodadzą coś do żywności i powiedzą nam, że to dobre i czy my to sprawdzimy, czy my to uwierzymy w to.
Słuchaj, to te dwie książki już będą dostępne na Harmonii Kosmosu? Tak. Właśnie na Harmonii Kosmosu, to ty jak co roku będziesz też stworzył ten wspaniały show z laserami, prawda? W tym roku będzie dwa razy więcej laserów, o 13. I tak nietypowo, bo to jubileusz 20-lecie, wszystkich chętnych zapraszam. Będę też jakby łączył muzykę z kolorami i tutaj przedstawię też taki astrologiczny aspekt, ale związany z wibracją, z kolorami, z dźwiękiem w formie tych siedmiu podstawowych promieni, które po prostu się tam przekształcają potem w różne nazwy, w różne znaki, ale to jest taki wyjściowy kod siódemki. Taka ta mistyczna siódemka zawsze była tym wzorem. I tak od C-dur do C-dur mamy te siedem różnych dźwięków, to ta oktawa to jest właśnie ta ósemka. Następny, kolejny C. Także tutaj też na Harmonii poza koncertem wcześniej będziemy ludzi dobierać w pary na podstawie różnych atrybutów urodzeniowych. To też będą mieć kolory w takiej plakietce ludzie, będą mieć czerwony, ciemny się będzie przyciągał z jasnym czerwonym. To wcześniej będziemy zrobić taki kalkulator specjalny, będzie to obliczane przy wejściu i każdy z tym na takim emblemacie będzie mieć zaznaczony ten kolor, jeśli ktoś chce w tym uczestniczyć. To też jest taka cecha tej ery, że będziemy się odszukiwać po wibracjach, po emocjach, po prostu przyciąganiu się, to nic innego, tylko wiesz. Dlatego jest też tyle, powiem ci szczerze, rozwodów, bo instytucja małżeństwa była źle w epoce ryb zrozumiana. No. Była bardziej tak zrozumiana, że z obowiązku też czasami, że wszyscy to robią, to ktoś też musi i lata mijały i wiadomo, ktoś nie mógł znaleźć tej drugiej połówki, no to co to sąsiedzi powiedzą i trzeba było się wrzeniać i potem, wiesz, to się nie czuło tego, prawda? A są też takie pary, gdzie po prostu bez siebie nie mogą żyć i te bliźniacze płomienie się odnalazły. No i tutaj właśnie coś podobnego chcemy odtworzyć właśnie na tej harmonii, bo trzeba powiedzieć, że ta era też wodnika, ona będzie mieć wpływ na związki. One muszą być wolne, czyli to nie mogą być takie związki GPS na palec i jesteś mój i koniec. No i musisz robić wszystko, co cię każe. Tylko dlatego jest też tyle rozwodów, bo w związkach się też będzie, i to jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, coraz więcej wolności będzie chciało być w takim związku, zrozumienia, bo wodnik to on rządzi domem zrozumienia, przyjaciół, ale nie jakiejś restrykcji, prawda? To posiadania kogoś, nie? Żeby ty jesteś mój i koniec. I to w tej epoce to nie jest możliwe. Jest to możliwe na zasadzie takiej zrozumienia obopólnego, odpowiedzialności, to też wodnik, to też wiadomo, że to też odpowiedzialność jest za to wszystko. Ale to na pewno będzie mieć, to nie będzie instytucja w murach, gdzieś tam pod dachem i w półmroku, tylko po prostu czasami to się zmieni oczywiście i coraz więcej będzie takich osób, które będą udzielać tego typu ceremonii. Zresztą ja sprawdzałem w Chicago, jak byliśmy, to ty masz ten atrybut tego siódmego promienia, tak, tego ceremonialisty. To ty już się tak zachowywałeś, nawet ja ci tego nie powiedziałem, to ty już to po prostu czułeś, że masz taką misję. Także ty masz ten siódmy promień, to są właśnie, na Harmonii będą też osoby z tym siódmym promieniem, które będą też tak łączyć w parę. No właśnie, może, bo nie mówiliśmy jeszcze o promieniach, a możesz to tak uogólnić, wytłumaczyć, na czym polegają te promienie? To jest taka, promienie to jest jakby, no masz, my je widzimy w różnych częstotliwościach. Widzimy kolory, prawda? Jak kolory tęczy widzimy, bo jest załamanie światła, to wtedy je widzimy. I one są różnej długości fali, różnej wibracji. Także różnią się. I to można powiedzieć, że to jest analogia do znaków zodiaku. Tylko, że
Człowiek może mieć kilka promieni dominujących, jeden lub dwa, czasami nawet trzy. I te promienie odgrywają też dodatkowe, mają znaczenie w doborze w pary oraz po prostu to, co człowiek czuje wewnątrz. Także czasami widać to najlepiej na bliźniakach, którzy się rodzą tego samego dnia, godziny czy sekundy, a jednak różnice między nimi są. Czyli mój promień siódmy jest takim ceremonialnym, tak? Czyli ja się nadaję na przeprowadzanie jakichś ceremonii? Ceremonii wszelkich ceremonii. Nie tylko ślubów oczywiście, to oczyszczenia, ceremonii uzdrawiania, oczyszczenia, pozbycia się jakichś nałogów, to siódemka jest do tego najlepsza. Zresztą siódemka to jest uranem związana z wodnikiem. Można powiedzieć, że ta epoka, która teraz... Co ja wspomniałem, że era wodnika, ale jakby to zamienić na promienie, to jest siódmy promień, ostatni. Siódmy promień. I siódmy łączy się z pierwszym promieniem niezależności, bo pierwszy will and power, czyli tutaj widzimy, że te dwa promienie, New World Order, order, czyli porządek, jest związany z siódmym promieniem. Musi być porządek, rytuał, porządek. I masoneria to przejęła, już to od dawien dawna wykorzystuje. Dlatego oni używają tych terminologii, już tam pomijając fakt, bo mało czasu dzisiaj, to rzeczywiście są te hierarchie, jedni są wtajemniczeni bardziej, drudzy mniej, to niektórzy to mają, wykorzystują, sami nie rozumieją, o co tam w tym wszystkim chodzi, ale ta wiedza to jest stara, stara, stara wiedza, nawet można powiedzieć przedpotopowa i są ludzie, którzy wyczuwają, zresztą wszyscy ludzie to wyczują, że jak czasami spotykamy kogoś i mówimy, że ta osoba nam nie pasuje do tego, co robi, albo pasuje do tego, albo to ludzie już zatracili to czucie, tylko czują podświadomie, a to jest jeden z najważniejszych atrybutów, których nie da się oszukać, bo to są epigenetyczne też atrybuty tej energetyki człowieka do czegoś, jak jest stworzony lub nie. Dlatego w tej najbliższym czasie, jak my będziemy wiedzieć, kto nas ma reprezentować, to dzięki takim kalkulacjom można naprawdę bardzo dużo wiedzieć i zobaczyć, kto nas oszuka, kto nas zrobi w konia, jeśli chodzi o jakichś polityków czy reprezentantów. Ale tak czy inaczej, system się już teraz powoli zmienia i to będzie widać i to będzie wszystko. Na pewno nie będzie żadnych wyborów co 4 lata do tych samych. To, co do tej pory było, to wszystko zginie, można powiedzieć. I bardzo dobrze, bo ten stary system dopala się, wykorzystał ludzkość tyle, ile tylko mógł, no i w tej chwili musi się tworzyć nowy, który będzie dawał nam właśnie więcej wolności, bo stary Grzesiu po prostu okiełznał nas niby wiarą. Wiarą, bo jak co 4 lata ci obiecują to same rzeczy, które i tak nie dotrzymują. Tak jest. Potem przychodzi jakiś Tusk, wraca po iluś tam latach i wyciąga ileś tam znowu ludzi, to jest dalej epoka ryb, że ludzie jakby zapominają to, co było, czy to będzie PiS, czy to będzie PO, to już to nie ma w ogóle znaczenia. Dalej ludzie jakby dzielą tych ludzi na pół i to jest to dzielenie właśnie, dziel i rządź. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, a to wszyscy grają do tej samej bramki. Także to też nie jest wina ludzi, tylko po prostu pod wpływem tych energii te rzeczy się tak dzieją. Także tutaj wszystko ma też swój czas i moim zdaniem powinniśmy pozytywnie patrzeć na to wszystko, na te zmiany, nauczyć się zmian. Musimy w ogóle widzieć tą krytykę. Pytaliśmy, co to jest to ostre narzędzie. I pokazałem ci gwiazdy stałe, prawda? I na gwiazdach stałych widziałeś plejady. Mhm. A plejady są związane z energią wodnika oraz to ostre narzędzie oznacza odcięcie od starych więzów. Czyli przecina, wiesz, krytyka przecina, tak, ty jesteś krytyka 18 maj, to jesteś słoneczna krytyka. Czyli krytykujesz, czy tam czasami ponarzekasz się na coś, tak jak ja, prawda? Bo krytyka z sanskrytu znaczy krytykować, ale konstruktywnie krytykować, nie jak stare dziadki tam w mapę czorze, krytykować z nudów, tylko my negujemy coś, krytykujemy coś, ale sam zauważ, że
że my trochę podobnie do takich dziadków z mapy, czemu tak krytykujemy wszystko, to jest właśnie ta energia krytyki, że my chcemy tych zmian na lepsze, prawda? I dlatego nie możemy przyzwalać tym starym oszukańczym systemom, które zniewalają po prostu dalej wciąż. A zobacz, jak działa uranowa energia. Ja obserwuję też internet, co się dzieje tutaj w Rosji, bo to na żywo, dosłownie z minuty na minutę wszystko się zmienia. Wyobraź sobie, że w tej chwili Sky News mówi, że te grupy Wagnera, które miały atakować Moskwę, są odwoływane i wracają z powrotem. Także nie wiadomo, wiesz, dzieją się zamieszania maksymalne. Nie wiadomo, o co chodzi tak naprawdę, ale to są właśnie oznaki nowego świata, kiedy wszystko jest połączone, widzimy wszystko jak na dłoni, chociaż czasami może to być jeszcze ukryte, troszeczkę zamglone, ale kiedyś, wyobraź sobie, 20-25 lat temu byśmy nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że coś takiego się dzieje. W tej chwili możemy każdą sytuację praktycznie śledzić bardzo szybko i widzieć te zmiany, które zachodzą w mgnienia oku. Nie? Oczywiście, tylko musimy się nauczyć, że musimy umieć filtrować te informacje, bo... Tak, no bo tutaj jeszcze służby działają i mogą nam bardzo dużo rzeczy namącić, nie? I tak jak, wiesz, no tam CIA, czy... Nie będę tutaj wymieniał tych nazw, bo będziemy na YouTubie, ale prawdopodobnie wszyscy w tym palce maczają. No także oczywiście. Dopóki... To są służby... To ten świat nie jest tak, jak nam się wydaje, że tam się coś dzieje, że jak się pociągi zderzają, że to są jakieś... wypadki przypadkowe. Oczywiście są przypadki, ale bardzo dużo ludzi ginie, wynalazców, albo którzy mogli się przyczynić do zmiany jakiegoś trendu, albo jakiś ktoś zrobił oczyszczacz do ocalania wody, że 600 milionów ludzi na świecie może mieć wodę z morza do picia. To co ludzie momentalnie są odwiedzani przez jakichś seryjnych samobójców i giną. Także ten świat jest, taka iluzja nam dają, że dla naszego coś dobra, czy bezpieczeństwa, to jest wszystko fikcja. Ja ci powiem, że łatwiej nam będzie zrozumieć ten świat, jeśli z góry przyjmiemy, że nie było możliwe w poprzedniej epoce, żeby elity czy pseudoelity tego świata, to w sumie parę naście rodzin, które tym światem rządzą, czy mają wszystkie te papiery wartościowe, które wymyślili, fikcyjne pieniądze, żeby oni chcieli dla nas dobrze, nie? To nie ma czegoś takiego. Raczej chcą niedobrze. Także jak przyjmiemy coś takiego, to będzie nam łatwiej do zmian, łatwiej coś zmienić. Zrozumieć to i właśnie zmienić podejście naszego życia, nasze decyzje życiowe do tego, żeby było nam lepiej, łatwiej, a nie elitom. Nie? Takim doskonałym przykładem oszukiwania nas teraz, czy też manipulacji, to jest ta sprawa z tym batyskafem, tym nad Titanikiem. Popatrz, oni teraz nam powiedzieli, że on imploded, czyli zapadł się, nie? Prawda? Czyli to ciśnienie tego na dnie oceanu ścisnęło ten batyskaf i on tam jest po prostu zmiażdżony. Koło Titanika leży chyba 1600 feet czy metrów, już nie pamiętam, nie? Ale nie znaleziono żadnych ciał. To teraz pomyśl... Ja to w takie rzeczy to ja nie wierzę z reguły po prostu. No tak, ale tylko zobacz. Nie znaleziono, że nie ma żadnych ciał. Jeżeli to wszystko było zgniecione, to ciała powinny być w środku, nie? A nie na... Przynajmniej teoretycznie, nie? Czyli nie, ja w ogóle nie oglądałem telewizji i nie wiedziałem, co się dzieje, wiesz, ale tam dzieci mi mówiły, żona też coś wspomina o tym batyskafie. Ja tylko... Z Titanikiem była jedna ze spraw takich, że ktoś płynął na Titaniku, który mógł mieć ogromny wpływ na giełdę nowojorską czy amerykańską. I że oni czasami taką strategię przybierają, że wolą zatopić cały statek, żeby zginęła jedna osoba, a żeby zatrzeć ślady, kto to miał być i dlaczego on. A oni się w ogóle tym nie przejmują, prawda? Także ubezpieczenia mają fikcyjne i to nawet więcej zarobią. Także te rzeczy są, no to co ci mówiłem właśnie, że jeśli nam się wydaje, że to są jakieś przypadki, to lepiej z góry założyć, że nie
i czekać i na informacje i badać to też samemu. Tak będzie łatwiej po prostu. Tam jakiś milioner chyba, Astor się nazywał, czy coś takiego, nie? On chyba zginął. Jeden, reszta nie dowiedziała się chyba jakoś w ostatniej chwili, że nie powinna płynąć Titanikiem i nie popłynęła. Tylko chyba tylko jeden właśnie z tych takich najbardziej bogatych ludzi się złapał, ale w ogóle sprawa z Titanikiem to oddzielna sprawa, bo tak większość teraz ludzi też, widzisz, takie historie wychodzą dopiero teraz. Okazuje się, że Titanik tak naprawdę nie był Titanikiem, tylko Olympic tam został zatopiony, jego podmieniono, nie? Bo Olympic zderzył się z statkiem marynarki wojennej i tam był tak uszkodzony, że nie nadawał się na naprawę, jeszcze mógł sobie wypłynąć i żeby dostać odszkodowanie, no to go przemalowali. Z Titanika prawdziwego zrobiono Olympic, a z Olympika Titanic, i ten Titanic przemalowany wypłynął i go po prostu zatopiono, żeby dostać odszkodowanie. Nie? No ale to taka też teoria spiskowa jest, nie? Jest to w psychologii jest znane. To, co w historii jest psychokinetyczny czas. To ci, co wiedzą, jak to mogą wykorzystać, to wykorzystują, że ludzie mają jakąś taką lukę, że nawet jak coś w przeszłości, nawet jakby ci ukradli 200-300 lat, to na początku się ktoś będzie burzył, tam przez jedno pokolenie, dwa, ale już trzecie, czwarte to pogodzą, już... Pogodzą się sobie. Pogodzą się z tym i powiedzą, że o, jakie zmiany, jakie ucięte lata. To całkiem normalnie. I to właśnie mnie to zawsze dziwiło, jak to jest możliwe. U nas tu jest klasztor w Czernej i ja mam bardzo fotograficzną pamięć, taką do takich detali, wiesz, że na bramie były... trzy krople wody jako symbol tej bogini Dany, kiedyś tam przekształcony w krzyż w kształcie kropli wody i po bokach były dwie krople wody wokół tego krzyża. I któregoś dnia zaczął się remont i zaczęli zmieniać tą symbolikę na gwiazdki takie, jak gwiazdy Dawida. I jak ja się pytałem rodziców czy kogoś, to nie wiem, nie kojarzą, żeby były krople wody, że gwiazdki. To 7 lat minęło tylko. Słuchaj, Grzesiu, no dobrze, to może na koniec jeszcze powiemy o tym, że twoje właśnie książki będzie można kupić już na Harmonii Kosmosu i w twoim sklepie, ale także ja muszę powiedzieć też, że właśnie Grzegorz no, udostępnił jego produkty tutaj w Stanach Zjednoczonych u mnie w sklepie, który założyłem niedawno. Między innymi właśnie dlatego, że ty mnie do tego zainspirowałeś, bo rozmawiałem z Grzesiem i słuchając jego, no to ja doszedłem do wniosku, że jego produkty, jego w ogóle działalność, to co ty robisz jest niezwykła i trzeba cię popierać i to co ty robisz jest tak znaczące, że nie mogłem być bierny, nie? I założyłem sklep tutaj, który rozprowadza twoje produkty. Twoje produkty w ogóle są tak świetne, bo one są właśnie takim wyznacznikiem nawet nowości, nowego świata, bo wszystko, co w nich jest, jest piorunująco dobre, uranowo dobre, tak można powiedzieć. Ale sam widzisz, jak jest blokowane to, dlatego ja się czuję trochę zmęczony już po tylu latach, bo to nie jest w sumie mój kierunek, żeby to sprzedawać, tylko bardziej twój. Ja tak można powiedzieć, zostawię sobie te formulacje i jakby przytrzymam te koncepty produkcyjne, żeby ta forma była utrzymana, ale po prostu no, nie mogę za długo się na tej produkcji tak aż na sprzedaży tak bardziej skupiać, jak na innych rzeczach z układu horoskopowego chociażby, dlatego też tak siebie tobie mówiłem, że fajne produkty, ale zobacz pod jakimi restrykcjami, to jest kopanie się z koniem po prostu, z korporacjami, które na przykład, nie wiem, produkują szampony z jakichś odpadów ropy naftowej i w ogóle blokują produkt, który jest nie na silikonach, tylko na ozonie na przykład i sam się zdarzyłeś z tym, że nie mogłeś go zarejestrować tylko dlatego, że sobie nie wiemy do dzisiaj.
No nie, no większość ludzi, która używa twoje produkty, no jest zachwycona i nie ma z tym problemów, to system ma z tym problemy, dlatego ja uważam, że twoja działalność jest tak super antykorporacyjna i przynosi po prostu dobro dla ludzi, że no i trzeba ją popierać, nie? I te wszystkie twoje produkty tak naprawdę, ja jeszcze nie mam czasu wszystkich wypróbować, ale ten krem do twarzy, czy też henna do włosów, czy oczyszczacz ozonowy, no to są mistrzostwo świata, Grzesiu, mistrzostwo świata. Ty to już wynalazłeś lata temu, ty to zrobiłeś lata temu i to Ja to za wcześnie chciałem wprowadzić, wiesz, może dlatego to był błąd, że nie był ten czas wodnikowy jeszcze aha, raz taki i przez te wszystkie lata ja mówię kurczę, no ozon ma niesamowite naturalne własności oczyszczania tych wosków, parabenów, które z jednej strony mają te hormony, strukturą przypominają hormony żeńskie, czyli też mają wpływ na gospodarkę hormonalną, z drugiej strony całego ciała i kobiet i mężczyzn, to wiadomo, że skutki są, czy to z ciążą związane, czy z brakiem ciąży, czy no wiadomo, można sobie zobaczyć wynikowe z zaburzonej gospodarki hormonalnej, cukrzycy i te inne rzeczy, no to te woski są cały czas przyklejone i do włosów, do skóry, włosa, także ten ozon je pięknie czyści, dotlenia tą skórę, bo to jest spotęgowany tlen, w naturalny, niechemiczny sposób, i robi naprawdę bardzo fajną pracę dla organizmu. I tutaj jest to antyszampon, nie? Dlatego ja nie używałem. Kiedyś tam, to było 15 lat temu, użyłem pierwszy raz nazwy szampon. Jak klientki zaczęły porównywać, co pan tutaj, szampon dwa razy droższy niż za 12 zł w Rossmanie, no to tutaj mówię, nie, to nie może być szampon, bo to jednak faktycznie porównują z tymi silikonami, a tam tego nie ma. To jest wręcz odwrotnie, on te silikony czyści, prawda, czy te parabeny z włosa i skóry włosa, a w przyszłości, jak będzie okazja, to tam, jak rozmawialiśmy, to możemy pokazać pod mikroskopem, będzie okazja, to zobaczymy wtedy, co się tam pod skórą dzieje. I jednak one przylegają do skóry i to działa tak jak plaster antykoncepcyjny, prawda, przyklejony do skóry. To jeszcze nagramy dodatkowo film na taki dokładny, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Właśnie jeżeli byście chcieli, to możecie zaglądnąć do mojego sklepu tutaj, ecoleda.com i Grześka produkty mamy. Między innymi właśnie produkty serii Botanic. To mówimy o tym oczyszczaczu ozonowym, prawda? To jest tak, właśnie ten. I on wymywa wszelkie parabeny, wszelkie silikony, uwalnia głowę i włosy od tych zanieczyszczeń chemicznych. No a wiem, bo ja to dałem mojej takiej znajomej fryzjerce, ona to używa już w swoim warsztacie fryzjerskim. Z tym oczyszczaczem najlepiej stosować tą hennę. Ona odżywia od razu włosy, nie? Odbudowuje strukturę włosa, bo to jest też na bazie czarnej rzepy i czarnuszki, która też ma niesamowite właściwości. Zresztą czarna rzepa to kiedyś u naszych babci, dziadków była znana, wcieranie we włosy. I ten ozon pierw czyści, potem wzmacnia ten henna wax i daje to taki widoczny efekt już po pierwszym użyciu, można powiedzieć. Tylko to jego trzeba trzymać troszkę na włosach, 35-45 minut. Dla tego widocznego efektu. Ale efekt jest praktycznie zawsze widoczny. Jak się to zastosuje odpowiednio w odpowiednim czasie, bo to ten czas jest też ważny używania. Także ecoleda.com to Grzesia produkty w Stanach Zjednoczonych. Tutaj możecie znaleźć. No i oczywiście Księga Wodnika się pojawi tutaj prędzej czy później, już prawdopodobnie prędzej. Myślimy, że będę miał to szybko tam u siebie, żeby nie trzeba było wysyłać za ocean. Także tutaj mamy dwie możliwości, albo dośle ci to, albo wydrukujemy ją na miejscu w drukarni i zobaczymy, jak to się na razie na razie załatwiamy, działamy w tym kierunku. No właśnie, a jeżeli jesteście w Polsce, to oczywiście Grzegorz ma swój sklep w Polsce, goeco.bio
I tutaj to samo, no to masz więcej produktów. Kurczę, ja muszę od ciebie więcej jeszcze wyciągnąć rzeczy. Ale to nie są, tamte inne to, tutaj jest ta krzemionka jeszcze, którą też weszła na rynek, sok z pokrzywy z podwójnym żelazem. Słuchaj, sok z pokrzywy od razu poszedł na, ja od razu ktoś kupił wszystko co miałem. No, także... I krzemionka jest 46%, uwolniona krzemionka, to jest taki w czystej postaci krzem z witaminą C, zakonserwowany witaminą C. Bardzo fajna rzecz do smarowania skóry, jak i do włosów też oraz do jedzenia. Także jest to tak naturalny produkt. To jest krzem w czystej postaci. To co skóra, włosy, paznokcie powinna mieć. No, i oczywiście brakujący minerał dla znaku szczelca. Aha. No właśnie, u mnie jeszcze tego nie ma, bo idzie, ale już dojdzie niedługo. Jeszcze jest właśnie out of stock, ale jak tylko będziecie właśnie chcieli, to już prawdopodobnie w następnym tygodniu będę to miał na stanie. Grzesiu? Jest to produkt też no po prostu na różne no wpływy na bakteryjne czy jakieś schorzenia skóry też to jest super rzecz. No. No to jest młodość, no. Krzem to młodość. No właśnie, właśnie. Także te wszystkie produkty, które tutaj masz, no są niesamowite. No i teraz ja już mam je niektóre. Także jeżeli jesteście antykorporacyjni, wchodzicie w erę wodnika tak naprawdę, no to jest właśnie dla was. To są takie nowe rzeczy, to są niszowe rzeczy, których nigdzie nie ma. Tak naprawdę takiej formulacji nie ma. Ty ją sam stworzyłeś. Właśnie musiał cię uran w jakiś sposób uderzyć. Nie, rozmawiałem kiedyś, robiłem audyty w tych zakładach kosmetycznych. To jak zobaczyłem, że tam na przykład firmy dają 0,01% jakiegoś dobrego związku, to on nie ma prawa zadziałać na nas. Tak znikła ilość, ale reklama na tym opakowaniu jest ogromna i promuje się jakiś nowy produkt, wchodzi na rynek, a on ma tam 0,00 coś tam, wiesz, zniknął, praktycznie śladowa ilość, w ogóle nieodczuwane dla organizmu. To jest oszukiwanie, a mi zależało, żeby coś zadziałało, prawda? Że na niektórych produktach to tam jest tyle tych składników drogich też nawet w środku, które już tą robotę robią, prawda? Sam zauważyłeś peeling owocowy, który po 10 sekundach jakby złuszcza ten stary naskórek, nie nacinając go, bo to też jest jakby ważne. Tak, moja żona już nie... Peeling też jeszcze idzie do mnie, a to jest o tym mówimy. Moja żona uwielbia ten twój peeling, nie? To wystarczy posmarować trochę na skórę i praktycznie skóra, ten stary naskórek odchodzi sam delikatnie, bez niszczenia normalnej skóry. Tak, bo on enzymatyczny, inteligentny, można powiedzieć, że on rozpoznaje sam stary naskórek, nie narusza nowego, nie nacina też, bo wiadomo, że mak czy piasek to nacina nowy, który się zaraz zamienia w martwy, także to jest taka syzyfowa praca z tymi peelingami na bazie jakichś drobinek. Ten natomiast sam rozpoznaje i do twarzy, do całego ciała też. Grzesiu, no dobrze, to wchodzimy w nową erę wodnika ostro. Wchodzimy. I bardzo dobrze. Ważne, żeby się jednoczyć, nie dzielić, nie kłócić. Nie dać się dzielić, bo ja z tego, co ja teraz widzę, w tych środowiskach naszych też trwają różne podziały tego typu. I to jest właśnie niesprzyjające też, nie? Że ktoś się z tego cieszy. Korporacje się na pewno z tego cieszą, bo wiadomo, że dzieli rząd stosują zasadę, która się zawsze sprawdzała. Ale no właśnie, to może jest też oznaka jeszcze tej starej epoki, tych korzeni starej epoki, ale ta nowa epoka wodnika, zobacz, moim zdaniem może mieć dwie drogi. Jedna droga to właśnie olbrzymi rozwój technologiczny, czyli AI, transhumanizm i tak dalej, kompletne obezwładnienie ludzkości, a druga droga to kompletna wolność, nie? Wolność wodnikowa, która nie da się stłamsić. Jak myślisz, w którą stronę to pójdzie? Bo nasza cywilizacja tak naprawdę w tej chwili stoi na rozdrożu. Może pójść w dwie strony. No tak, ale to
pamiętaj o tym, że inteligencja też rośnie w tej erze dość mocno, a jak jest inteligencja, to jest lepiej po prostu. No nie ma, jest mniej wojen, mniej rzeczy nielogicznych, tylko po prostu mówi się takie przypowieść, że ktoś tam kiedyś powiedział, że jakaś cywilizacja, która nas wyprzedza tam o 10 tysięcy lat, mogłaby nas najechać w ciągu tam paru minut. Ale z drugiej strony patrząc, jeśli ona nas wyprzedza te 10 tysięcy lat swoją inteligencją i wiedzą, to jaki ma sens w tym, żeby ona to miała robić, prawda? Także tutaj na podobnej... Bo my myślimy z tego naszego prymitywnego poziomu. Tak. Nie widzimy tej kompletnie tej nadbudówki nad nami, która zupełnie inaczej już myśli, inaczej funkcjonuje. A my w nią w tej chwili moim zdaniem wchodzimy, także czym dalej w las, tym będzie lepiej dla nas. Nie? Tym dalej w erę wodnika, tym lepiej dla nas. Tak. Wszystkie te rzeczy to są sztuczna inteligencja, jakieś te rzeczy, ludzie się boją oczywiście. To są typowe cechy wodnika, to bezwzględnie. Natomiast co my z tym zrobimy, to jest pytanie i chodzi tylko o to, żeby była ta równowaga, żeby zawsze zrównoważyć, wodnika możesz zrównoważyć słońcem, lwem, tradycją, historią, to co się sprawdzało w przeszłości, możesz połączyć to z nową technologią, czy z nowymi technologiami uprawy roślin, czy odkręcaniem modyfikacji genetycznych, to też jest nowa technologia, która może spowodować, że my możemy mieć stuprocentowe zboże z jakimś super zdrowym białkiem, które było milion lat temu takie na ziemi, prawda? To też pokazuje nam to, że jak połączysz coś, nową technologię z czymś, co kiedyś było... Czyli lew, czyli taki stary autorytet, prawda? Tak, który nad tym weźmie kontrolę i nie pozwoli temu jak gdyby dobrowolnie się rozszerzyć i opanować całą cywilizację. Tak, lew to jest przykład, zobacz ile teraz jest taka, spopularyzowały się takie zdjęcia z lat 70. Ludzi tam, nie wiem, na plaży w Polsce czy gdzieś i ludzie tak pamięcią wracają do tego i widzą i widzisz tego lwa, czyli tą historię, że ludzie tam telefonów komórkowych nie mieli, po co im to było, prawda? A się mogli porozumiewać bardziej twarzą w twarz. Nikt tam nie dzwonił i musisz szybko przyjść, tam coś zrób, tylko był taki spokój. Lew to jest powolny, taki wiesz, jak to lew, no nie. Dumny, powolny, ma tą swoją sielankę, odpoczynek gdzieś, to wszystko. I to zatrzymanie się to jest ten bezpiecznik, który nam pokazuje. Ja w tej książce bardzo, praktycznie zawsze pokazuję dualizm tych znaków, tych czasów. To, że dziś wchodzimy w erę wodnika, to musimy pamiętać, że zainteresowania przodkami, historią i słowiańszczyzną to jest cecha nie wodnika, tylko jego opozycji lwa. No właśnie. Także zobacz, że te energie to jest jak ping-pong, a nawet rozmawiałem z jednym astrologiem, bardzo dobrym tam, który żyje w Izraelu, bo on tą astrologią kabalistyczną się zajmuje wiele lat. No zresztą nie każdy system pociągał, prawda? Co tam innego mają, bo to nie każdy system ma wszystko. Mhm. I on to powiedział, że jeśli to nie jest tak do końca, że to jak się rodzisz w tym znaku, to tylko ten znak na ciebie działa, tylko te energie się odbijają. Jest to nasz wszechświat jest po prostu dualny i ja to w tej książce na każdym roku to pokazuję, że żeby to lepiej zrozumieć, to zawsze druga strona medalu musi być. Jak wchodzimy w wodnika, to patrzysz, co zrobić. Załóżmy, jak wodnik to bitcoiny i waluta elektroniczna i ludzie się tego boją, to co masz po drugiej stronie? Co pokazywałem ci, słońce rządzi znakiem lwa, czyli co? Złoto. Czyli jak chcesz bezpieczeństwa do walut elektronicznych, inwestuj w złoto, bo to cena będzie tylko i wyłącznie rosła ze względu na to, że wodnik się łączy z tym słońcem, z tym lwem. No i ta właśnie taka wiedza jest niezaprzeczalnie, niepodważalnie strukturą podstawy istnienia, moim zdaniem, tutaj wszystkiego na Ziemi. Czy to, co tutaj wszystko istnieje na Ziemi, jest jak gdyby stworzone przez te astrologiczne energie, które my potrafimy jak gdyby
odkodować, a twoja książka to po prostu no, przedstawia nam jak na talerzu. Moim zdaniem. Ja myślę, że jeszcze jej nie przeczytałem, ale z tego, co mi mówisz, to właśnie chyba na tym to polega. Na tym to polega i to widać. Nawet łatwiej człowiekowi zrozumieć podejście do drugiego człowieka, dlaczego on się tak zachowuje, dlaczego ta żona tak gdera non stop i mówi to jeśli wie, że to waga, że lubi sobie pogderać, że lubi, znaczy to bliźniak, który non stop nawija praktycznie, to masz to zrozumienie tych energii, że to nie jest zwykły człowiek, tylko to jest człowiek nacechowany tymi energiami, także jest emanacją tego, wiesz, Merkurego, czy tam Słońca, czy coś. Mhm. I w takich formach dużo łatwiej zrozumieć ten świat, dlaczego ktoś tak się zachowuje, a nie inaczej. Także. I dlatego też łatwiej, powiem ci, ja dlatego ją nazywam Księgę Wodnika, pomimo, że to są o wszystkich znakach, bo wodnik to jest taki znak, który bardzo się interesuje tą astrologią, zawsze ma na ten fokus, a astrologia to jest związana też z Regulusem, konstelacją na niebie Regulusa, królewskiego lwa. Także zobacz, że te dwa znaki się ze sobą odbijają. Tak samo jak ryby odbijały się z panną, czyli wiara i medycyna, i zdrowie. Tam w pewnym momencie mówiłeś o ekoterrorystach, prawda? Ja szukałem tutaj, znalazłem w końcu taki fajny mem, znaczy fajne zdjęcie na internecie. Zaraz ci go pokażę. Tylko powiększę go na całość, poczekaj. To jest ta słynna Greta. Zobacz. Narzeka, że ukradliście moje marzenie i dzieciństwo. Jak śmieliście, nie? To, że za dużo CO2, dwutlenku węgla i tak dalej. A tutaj mamy dziecko w Afryce. Kopię kobalt dla twoich elektrycznych aut tak szybko, jak tylko mogę, Greta. Nie? No, właśnie. To jest zakłamanie straszne, wiesz. To jest zakłamanie i to są ekoterroryści. To jest najgorsza forma takiej obłudy, podszywania się pod coś dobrego. To są takie wilki w owczych skórach, wiesz, które pokazują, ale to oni to ciągną. Czekaj, ja bym ci pokazał książkę, taki biały kruk, łupieżcy, Rockefellerowie, łupieżcy trzy filantropii. To jest praktycznie nie do dostania książka, Alfred Liebefeld. I tam jest to opisane, historia Gatesów i Rockefellerów, jak już pokolenia do tyłu wstecz współpracowały i tam właśnie Gatesowie byli doradcami Rothschildów, Rockefellerów odnośnie fundacji wszystkich, żeby to zakładać, żeby przejmować kontrolę nad nimi, bo tylko w taki sposób w białych rękawiczkach będą mogli mieć wpływ na świat, na politykę, na geopolityczne różne procesy pod pretekstem ocieplenia klimatu, które jest totalną bzdurą, bo to są zmiany związane z tą zmianami epok. Także widzimy, że cały wszechświat się zmienia. To nie jest tylko to, że świadomość ludzi będzie rosła, ale zmiany klimatyczne idą w parze z tym. No tak, tak, tak. No bo to wszystko jest powiązane. Wszystko. Tak. Także widzicie sami Państwo też, że jeśli człowiek nie ma tej wiedzy, to będzie pod na garnuszku informacji, że są zmiany klimatyczne, jakby człowiek miał wpływ na to wszystko. To są naturalne zmiany cykliczne, które zawsze były i zawsze będą. Także chodzi tylko o to, że nawet ustalanie, kiedy oni wprowadzą samochody elektryczne, czy to jest wszystko zgodne z tymi energiami, kiedy będą to wspierać. I ludzie będą to po prostu akceptować, bo wewnętrznie będą czuć, że to jakaś musi nastąpić zmiana i dadzą pełną akceptację do tego. Także dlatego sobie tam na 2030 wybierają takie daty. Natomiast w tym roku się nic nie wydarzy, bo jest to rok analogicznie, możemy sobie sprawdzić 1963 i 1903. W 1903 bardzo dużo wynalazków powstało, takich mających wpływ na cały świat. Jak sobie prześledzimy te lata, te 1902, 1903, 1904,
To podobnie jak teraz z tą nową technologią, to są cykliczne rzeczy. Natomiast wpływ wodny królik jest taki związany z księżycem i z wodą, z iluzją, ze straszeniem i z jakimiś takimi informacjami bardziej negatywnymi niż pozytywnymi, co nie można jakby tego, najlepiej to wyłączyć te odbiorniki i nie obserwować tego, bo za dwa dni będzie znowu zmiana, że się ktoś pomylił albo że no to są takie... Zobacz, mamy doskonały przykład teraz, bo ja tu też patrzę, co się dzieje i słucham ciebie. I tak jak mówiłem już, ten dowódca Wagnerowskiej grupy w Rosji, która dotarł już do 200 chyba kilometrów przed Moskwą, mieli zaatakować Moskwę i tam przewrócić, zrobić przewrót, rozwalić Putina i tak dalej, wydał rozkaz zawrócenia, bo rozleje się rosyjska krew i koniec. A tu już widziałem przedtem, przed naszym programem na kanałach różnych, takie były wątki już pisane, że tutaj przewrót, kompletnie Putin ucieka. Nie, to jakby był przewrót, to by musiała się polać krew na pewno. To nie jest ten czas, nie? To nie ten czas. Żadnych wojen, żadnych śmierci, to nic takiego w tym roku się na pewno nie wydarzy. To oczywiście jest... Pamiętasz, że w 1963 roku też było zagrożenie nuklearne, Kuba, Związek Radziecki, zimna wojna, prawda, żelazna kurtyna. Więcej było straszenia niż tego, to wszystko było warte. No tak, ale tam jeden też był taki, pamiętasz, łódź podwodna ruska miała odpalić nuklearną torpedę i jeden chyba Antipow, czy jak się nazywał, jeden z oficerów tej łodzi nie zgodził się, chociaż kapitan i drugi oficer już mieli to odpalić w amerykański lotniskowiec, a ten... No, więc to mówi się, że on uratował świat wtedy przed wojną nuklearną, nie? Także... No to są cykle, które się, wiesz, powtarzają i dlatego będzie, ludzie sami wewnętrznie czują te zmiany, że to jest chore wszystko, to co teraz. Mnie to już 20 lat temu męczyło strasznie, jak ja to wszystko widziałem, jakie to jest jedno wielkie oszukaństwo, naciąganie ludzi i teraz to się zmienia i to idzie w dobrą stronę moim zdaniem, natomiast... jesteśmy pod wpływem tych zmian, które nie są korzystne dla naszego organizmu w sensie odczuwania czy komfortu, bo jak w dniach przesilenia, kiedy się kończy zima, zaczyna wiosna, organizm wyrzuca toksyny, wszystkie głowy bolą, źle się czują. To jest taka, wiesz, dysterbencja, czuć te zmiany. Jeszcze nie zsynchronizowaliśmy się z nowymi wibracjami, które szaleją teraz i docierają do ziemi i to będziemy czuli, prawda? Także, ale też oczywiście będzie wysyp tysięcy informacji z jakimiś rewelacjami i tu trzeba być ostrożnym, bo cokolwiek by nie było prawdą, nie dowiemy się tego ani w tym roku, ani w przyszłym, tylko trzeba będzie to powoli te puzzle ze sobą składać i omawiać i być otwartym na to wszystko. Natomiast nie znajdzie się ani jedna osoba, która powie, że ma 100% rację i najlepiej to sprawdzać, weryfikować po swojemu. Dobrze. Grzesiu, to dziękuję ci za kolejną super lekcję, super program, super wiedzę. Tak jak mówiliśmy, jeżeli jesteście w Polsce, to odwiedźcie Grzesia, czy w Europie, Grzesia sklep tu goeco.bio. A jak jesteście w Ameryce albo w Kanadzie, to możecie tutaj zaglądnąć do mnie na ecoleda.com. I co, na dzisiaj byśmy się chyba już pożegnali. Także czekamy wszyscy na twoją książkę. To... W przyszłym tygodniu 28 dostawa i zabieram ją na Harmonię. W przyspieszonym trybie drukuję, żeby zdążyć po prostu, bo tak sobie obiecałem, że już przed wakacjami muszę to wydać, ten pierwszy tom. W drugim tomie natomiast mam już go gotowego, myślę, że za miesiąc będzie do druku szedł, to będzie tysiące statystyk, przykładów znanych osób, nieznanych i może troszkę o tobie też tam o takich... Tak. nie bój się, nic takiego nie będzie, żadnych takich rewelacji, to bardziej chodzi o takie przykłady z życia wzięte, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają jednej osobie, a drugiej nie. Aha. I to jest ten świat, w ogóle powiem ci szczerze, to my jesteśmy strażnikami samego siebie, także każdy tutaj jest strażnikiem drugiej osoby, tylko nawet o tym nie wie, nie? Że jeśli ty wyczujesz,
że mam nagrywać wywiady, to będziesz chciał ze mną coś nagrać. Jeśli wyczujesz, że nie mam tego w horoskopie, to nie będziesz chciał. Także to skądś to ludzie wiedzą i to mnie do dziś fascynuje, że nie liczą tego tak, jak czasami ja tam liczę, wiesz, astronomicznie, czy matematycznie, czy przesunięcia, to wszystko, a człowiek idzie gdzieś tam ze wsi, przyjdzie i już coś wie podświadomie, nie? Tylko nie umie tego, wiesz. Wiesz co, bo mi się wydaje, Grzesiu, że tak jak mamy jakiś taki zegar biochemiczny w nas, w środku, który decyduje o naszych biochemicznych reakcjach w naszym organizmie, tak chyba mamy taki energetyczny też przyrząd, który potrafi odbierać i interpretować właśnie te energie, które docierają do nas z centrum wszechświata. My możemy nie zdawać sobie z tego sprawy właśnie, ale coś takiego jest w nas wbudowanego i podświadomie my te energie odbieramy i one są interpretowane, ale nasz umysł, w zależności w jakim stanie się znajduje, albo je przyjmuje, albo nie, albo idziemy zgodnie z tymi podpowiedziami, bo to są takie energie, które przynoszą różnego rodzaju informacje, podpowiedzi dla nas, nie? I w momencie, kiedy się ich posłuchamy, one niekoniecznie muszą być dla nas dobre, nie? W tym te energie są neutralne, ale nasza interpretacja może to, nasze intencje tej mogą to zmienić, prawda? I w tym momencie to, co robimy w naszym życiu, jeżeli będziemy otwarci na tę energię, może nam pomóc w wielu wypadkach, ale też może nam zaszkodzić, nie? Bo w momencie, kiedy będziemy za bardzo zwracać uwagę na ciemną stronę, to pójdziemy nie w manowce, nie to, co trzeba, prawda? Oczywiście ciemna strona, my to sobie tak możemy nazwać, to oni też są strażnikami nas tutaj, naszego przebudzenia, czy zobacz, że oni nic takiego nie robią, oni robią wszystko to, co przyczynia się do jeszcze większego przebudzenia ludzi, bo jak ja rozmawiałem przez ostatnie 2-3 lata z ludźmi, konsultacje miałem astrologiczne, no to oni, większość z nich mówiła, że to ta sytuacja, te obostrzenia i te 2 lata takie izolacji, to był moment, kiedy się przebudzili, także to nawet sam się zdziwiłem, ale to jednak miało duży wpływ, to zatrzymanie się. No tak. A teraz miejmy nadzieję, że czym dalej w las z erą wodnika, tym więcej ludzi będzie się budziło i będzie odczuwało, że potrzebuje tej wolności, bo ta wolność jest na... Wolność to jest... Na wzięcie palcami, na wychylenie tak. się i złapanie tego ręką. Walka o wolność będzie mieć ogromne znaczenie. Zresztą Polacy są tak samo znani z walki o wolność swoją, za waszą i naszą wolność, jak i są chociażby znani z tego całego czata GPT, z tej innowacji, i to też Polacy w głównej mierze stoją za kurtyną tej technologii, także to mnie w ogóle nie dziwi, bo ja już kiedyś z tobą rozmawiałem, że Polska zawsze rodziła tych, i to jest ta cecha astrologiczna Polski, ta walka o tą wolność i to przykręcanie śruby Polakom, to i niemożność sobie poradzenia z tym narodem, no to jest właśnie ta. Bo jak nie z jednej strony, to z drugiej wypływamy i pokazujemy, co trzeba. I infekujemy umysły innych. Tak. ale to jest dobrym słowem, infekujemy, zaburzamy to, co stare i tak musi odejść. Także lepiej się przygotować na te zmiany, nauczyć się odcinać, a najlepszym sposobem to jest, polecam wam też książkę 4-godzinny tydzień pracy. Jest to taki bestseller, który pokazuje, jak odciąć się od systemu i najlepiej doprowadzić do wszystkiego, żeby zamknąć te kredyty, żeby nie być uzależnionym, i dopiero wtedy system nas tak nie może kontrolować, bo wtedy człowiek jest wolny, może sobie wyjechać gdzieś, pracować gdzieś indziej, no, politycy tacy powinni być, nie powinni być tacy uzależnieni od systemu, bo to wtedy łatwo zmienić decyzję takiego polityka. Ale to nie jest też wina ludzi, to jest po prostu system, wiesz, to nie jest problem pojedynczych polityków, nie? Tylko system jest do bani i do zmiany. I on w ogóle nie działa, on jest w ogóle najbardziej oszukańczy i on się powtarza co 4 lata. Nic, żaden Polak na nic nie ma tutaj wpływu, czy nawet czy tam w Stanach, czy tutaj.
dopóki ktoś pociąga za sznurki i liczy te głosy. No bo zobacz, czym mamy więcej wiedzy, czym bardziej poznajemy ten świat, a między innymi twoja książka jest takim reprezentantem tej wiedzy, której nam nie dano. Nie, ona jest niedostępna tak naprawdę dla ogółu, ale czym więcej mamy tej wiedzy, tym trudniej nam jest żyć w tej takiej starej materii, w tym starym systemie, a łatwiej nam jest odnaleźć się w tej nowej sferze duchowej, która w tej chwili się jak gdyby rozpościera. Zobacz, że na przykład ja nie jestem w stanie żyć w jakimś takim skostniałym systemie, nie wiem, jakimś takim politycznym, czy po prostu nawet nie biorę tego pod uwagę. Natomiast mamy mnóstwo ludzi, którzy nadal tak funkcjonują, czyli popatrz, ta twoja wiedza w tej książce moim zdaniem jest czymś takim, co wyobraź sobie tak, jak to jest na różnych tych kreskówkach i tak, siedzą ludzie gdzieś tam w klatce, otwierają się drzwi w tej klatki i jedna jakaś tam osoba wyskakuje i mówi, o, jestem na wolności tutaj, super jest, nie? A reszta siedzi, no co ty, tam zginiesz, tutaj dobrze jest nam w klatce, dają nam jedzenie, karmią nas, nie? A ty tutaj tam padniesz, nie? Myślę, że twoja ta książka właśnie otwiera drzwi tej klatki i daje wiedzę i umiejętność dla ludzi, którzy chcą wyjść na wolność i poruszać się w tej sferze wolności już swobodnie. To ja to tak widzę i tak czuję. Bo to stare powiedzenie jest, że wiedza to władza i dlatego ten, kto posiada wiedzę, dlatego też płonęły i biblioteki aleksandryjskie szły z dymem w epoce ryb, i gromadzono tą wiedzę pod ziemią głównie, właśnie dlatego, żeby ona nie była dostępna, no bo była w sprzeczności z cechami epoki ryb, czyli z wiarą. Ja tutaj nie podważam wiary w Boga, tylko tutaj chodzi o bardziej instytucje, bo w każdej epoce jest coś takiego, że jeśli się przegnie w jakąś stronę, to czy to będzie epoka wodnika, przegięcie w stronę jakiegoś zamordyzmu, jakichś chipów pod skórą, to też jest przegięcie, prawda? To też jest coś niewyobrażalnego. I tu w każdej epoce są te ekstremizmy, tylko miejmy nadzieję, że w tej możemy mieć jeszcze te narzędzia i tą wiedzę, i żeby wiedzieć i przewidywać pewne ruchy i pewne rzeczy są po prostu nieuchronne, ale możemy to na swoją modłę zaakceptować i połączyć właśnie z tymi bezpiecznikami, które są odbiciem to, co było kiedyś, to, co się sprawdzało, to wcale nie musimy iść w jakieś nowe technologie, nie wiadomo jakieś, bo jak mamy energię ze słońca, załóżmy, jest to technologia w erze wodnika, to możemy produkować naturalny nawóz do swojej ziemi, prawda? Możemy hodować rośliny i warzywa powoli, a nie jakieś w jakichś watach gdzieś w powietrzu naszprycowane tą chemią czy tymi wszystkimi pestycydami. To też może jest do wykorzystania taka technologia, także tutaj musi być równowaga i to jest chyba kluczowe, że ten plus i minus to jest tak jak w naszych związkach, że zawsze te dowcipy o kobietach i mężczyznach, to przeważnie te dwa bieguny się przyciągają, że mężczyźnie brakuje tej energii żeńskiej i odwrotnie kobiecie męskiej i tutaj w horoskopach ludzi tak jest, że jeden ma przewagę słońca, a to kobieta ma przewagę księżyca, czy odwrotnie nawet też jest tak, że ludzie zmieniają sobie płeć, bo mają na przykład doświadczać domu tożsamości, czyli ten dom barana i wagi, to też przeczytacie, dlaczego tam bracia Wachowcy płeć zmienili. To też nie jest przypadek w ogóle, to taki mają, oni to jest właśnie brak zrozumienia swojego celu w życiu, swojego horoskopu. Oni tego nie mogli na przykład nie wiedzieć i dlatego to robią. I to jest niebezpieczne, jest tylko to, że jak my nie wiemy, co się dzieje w naszym życiu, to cały czas w to brniemy, w te same błędy, prawda? Powielamy te same błędy. Książka wygląda wspaniale, to mamy ją tutaj z tyłu, bardzo ładnie graficznie zrobiona, nawet ten kolor takiej wody, nie, w głębokiego oceanu, jest super, to wygląda super. Nie? Także... Bo to z tej wody wychodzi, z epoki ryb żywioł wody, kończy się,
woda zawsze z tymi jest jakby związana z Neptunem, czy z rybami, wiesz, z wiarą też. Ale tutaj chodzi o inną. To w ogóle nie chodzi o to, że ludzie przestaną wierzyć w Boga. To wbrew pozorom ktoś tak sobie może pomyśleć, że to jest sprzeczności. To nie jest sprzeczności. Tylko mamy też Boga przez małe B, przez średnie B, przez duże B, przez wielkie B. To są różne formy zrozumienia w zależności od jakiej epoki wchodzimy. Teraz ten jaśniejszy błękit mówi nam o tej elektrycznej wodzie, czyli ten przez powietrze, żywioł powietrza, czyli chmura, cloud, e-cloud, te nazwy, które teraz bardzo często są używane, mam coś w chmurze, to jest właśnie związane z żywiołem powietrza rewodnika. Nie no, widzicie, to wszystko, co Grześ robi, naprawdę ma głębszy sens i wszystko jest przemyślane, wszystko jest bardzo ładnie poukładane i no, życzę ci no, powodzenia z przeraży tej książki, no i wam wszystkim, którzy będziecie ją czytać, też no, zdobądźcie tą wiedzę, przyswojcie ją i używajcie w swoim życiu. Nie? Bardzo ci dziękuję, Andy, i bądźmy nastawieni pozytywnie, nie bądźmy ekoterrorystami w stosunku do innych bliźnich, bo też się zdarza tak, że ktoś chce, żebyś był taki sam jak on, a jak nie jesteś, albo nie wierzysz w jego teorię, no to już jesteś wrogiem, albo agentem, albo jakimś tam, to tego typu dyskryminacje to nie są dobre cechy w tej epoce, bo też się tak zdarza. Ta akceptacja różnorodności to jest kluczowe. To na zakończenie mam dla nas fajny plakat właśnie, który mówi o tej o tym ekoterroryzmie. Elektromobilność. Pani Greto, kopiemy kobalt na baterie do aut tak szybko, jak tylko możemy. To widzisz, to też jest oznaka tego, że era wodnika odkrywa wszystkie hipokrytyczne rzeczy, jakie tylko mogą być. Nie? Oczywiście to są zakłamane rzeczy pod płaszczykiem dobrych intencji, a kryje się tam diabeł z rogami, także to w tej książce, to co ci pokazywałem, to jest, dlatego ona nie jest dostępna w ogóle, to jest biały kruk. I tu jest informacja, że Rockefellerowie, jak przejmowali władzę nad bankami, nad gospodarką, nad ropą, byli tak już obrzydliwie bogaci, że pojawił się doradca, który powiedział im, że jeśli nie będą otwierać fundacji, to ludzie ich po prostu znienawidzą. Spalą na stosie, że tak powiem. I ta forma wpływania na WHO, czy Greenpeace, czy na ekologów, to była taka forma, kiedy ludzie się nie zorientowali, że mogą pod płaszczykiem, pod pretekstem ochrony ziemi, mogą wprowadzić terroryzm, prawda? Dobrze. Terroryzm oraz bogacić się dzięki temu. No, oni są tak bogaci, że już im nie chodzi o pieniądze, im chodzi o władzę, o zdominowanie całego świata. Nie? Dokładnie tak. Grzesiu? Ale to im się nie uda, to ci mogę zagwarantować, dlatego że boją się tej świadomości, boją się, że jak się ludzie dowiedzą, a powoli się już jeden drugiego informuje, co się tak naprawdę dzieje, chociaż jest chaos informacyjny, to też musimy wiedzieć, że on jest, umieć przesiać te informacje, połączyć te puzzle razem i będzie dobrze. Z czasem powinno być coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Najgorsze zmiany są te przesileniowe, jak jesteśmy na granicy tych wielkich zmian. Oczywiście wszyscy nie mogą dostosować tak szybko, ale są skoki energii. Także różnie ludzie reagują na to wszystko też, i zdrowotnie, i psychicznie, ale zobaczycie sami, że to do wszystkiego się idzie przyzwyczaić i do tej ery też. Dobrze. Dziękuję ci jeszcze raz i do następnego razu. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Miłości, która trwa od wieku.
wiem.